Proszę Państwa, zakończyliśmy w ten sposób przyjęcie głosowań. Przechodzimy teraz do sprawy bardzo ważnej i istotnej. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiana uchwały nr 21 po marcu 229 po marcu 11 13 Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia stresu płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w warunkach publicznych, stresu płatnego parkowania. Wprowadzenie opłaty abonamentowej na niektórych użytkowników dróg oraz sposób wygrania tych opłat późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta Rada Krakowa, druk nr 1005, pierwsze czytanie, referuje pan dyrektor Kamski. Uważam, dzięki, bardzo proszę. Strefę P3 na dzielnicy Sierżyniec, poprzeć na brzegu rzeki.
Budawa oraz strefy T55 na dzielnicy Dworza, Dworza Alei Alei Pijowskiej, na północy na linii kolejowej. I tutaj mamy pisanie pokazujące, jak obecnie mamy wykorzystanie komunikacji publicznej, jakie zapewnienie komunikacji publicznej w szczycie prawy. I tylko kolor czerwony, czyli kolor trasy, które zaznaczone są na kolor czerwony, występuje na pewnienie komunikacji publicznej ponad 5 osób na mostu prawy. Dziękuję bardzo. Tak, panie dyrektorze. Proszę Państwa, zatem teraz przystępujemy do, tak powiem, dyskusji. Zaprezentuję dwa stanowiska, pan radny dyrektor, dyrektor infrastruktury, chciał zaprezentować swoje stanowisko. Bardzo proszę. No, w komisji zasady to jest, bo głosowanie było, ale mówmy się, że zaprezentujemy dwa stanowiska, nie tak. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, mamy przyjemność w imieniu Komisji Infrastruktury z udziału właśnie do tego, żeby zaprezentować Państwu dane dotyczące serii oparkowania. Ta prezentacja, myślę, że będzie szybciej przekazana, ponieważ Pan Dyrektor Pieśnik ze strony CIT-u już kilka informacji zostawił, w związku z tym będziemy mogli to zrobić. I to jest to, o czym mówił Pan Dyrektor, czyli Państwo Pieniądze, dzisiaj strefa. I tutaj są wpływy z tej strefy w roku 2011 i 2012 oraz koszty i zysk, który ta strefa dzisiaj generuje. Będzie Państwo, że przyjdzie zyski w 2011 są to te 8 ponad 3 milionów, w 2012 już ponad 12 milionów. To jest informacja, która jest dość istotna, ponieważ materiały, na których jest proponowana ta strefa, jak się opiera i ISKIT, i wyjadni przyjmowanie różnych programów przez ostatni roku, tak i teraz, to są te materiały, które zaznaczałem, które są przyjmowane w ustawie tych badań. One są od 2003 roku. No, wtedy były robione ostatnie analizy usługi komunikacyjnej, badania uprawy państwa w 2004, także generalnie pomiary to 2005, później się są już uchwały, ale generalnie rzecz biorąc, wszystkie te analizy i badania są dzisiaj nieaktualne. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które powinno się przed uchwalami rozszerzenia strefy płatnego oparkowania zrobić. No ale takie mamy dzisiaj dane, na takich danych się stosujemy. Proszę Państwa, to jest dość istotna kwestia na komisji, tak jak przedstawiałem, jak chcę Państwu mogą powiedzieć, to wynika właśnie z polityki parkingowej, z tego programu. I tam fachowcy Autorów Komunikacji wyliczyli, że liczba będzie się odnosi tylko do mieszkańców, ponieważ gdybym jeszcze dodał osoby, które tam pracują, no to ta statystyka będzie jeszcze gorsza, ale można zobaczyć, liczba parkujących, która jest definiowana z tego płatnego oparkowania, to jest 8650 mieszkańców, to jest tego, które jest obecnie. Natomiast miejsc, które są wyznaczone, to jest 10971. W związku z tym, widzicie Państwo, zostaje tutaj 2321. No a tutaj macie Państwo podane liczby, które nie mówię, że nie jest mieszkańców, ale jest zatrudnionych. Jak Państwo widzicie, w tej strefie, która dzisiaj obowiązuje, jest dwa razy więcej zatrudnionych niż mieszkańców. Ale to jest tylko informacja dla Państwa. Także jest to dość istotna informacja. Aż tak dużo ludzi dojeżdża dzisiaj z obrzeży miasta, a także spoza miasta, bo przecież także ludzie, którzy nie mieszkają, tylko są pracownikami firm. Jest to prawie 100 tysięcy osób, która w tej strefie, która obecnie obowiązuje, pracuje. Proszę Państwa, to są dane, które pokazują, ile jest potrzebnych miejsc do parkowania dla mieszkańców obecnie i za kilka lat. Otóż proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o kwestię związaną z tymi współczynnikami, bo to jest ten minimalny, a to jest ten maksymalny, czyli taki, jak jest zmniejszony wzrost wskaźników osób, które zajmują się parkingami komunikacji. Jeśli wyliczymy ten minimalny, to potrzebne jest ponad 15, prawie 16 tysięcy miejsc, a w okresie A, tutaj to jest 20 tysięcy. Dzisiaj posiadamy 11 tysięcy.
Czyli proszę patrzeć, że w długim okresie, a może nawet dzisiaj, dla samych mieszkańców nie wystarcza miejsc w strefie płatnego parkowania, która dzisiaj obowiązuje. I są takie miejsca w strefie, które dzisiaj istnieje, w Starym Mieście, że w ciągu dnia pomimo tego, że mamy strefę, pomimo tego, że są tam parkowania, pomimo tego, że są tam mieszkańców, że dzisiaj można pojechać się do Starego Miasta, a tam nie znajdziemy miejsca w godzinach, od godziny 10 do 20. Natomiast Kazimierz, który jest młodą strefą, faktycznie tam dzisiaj te miejsca można znaleźć, ale trudno mi powiedzieć i trudno w ogóle, za jaki czas ta przejście do obszaru Kazimierza się wypełni zgodnie z tym, co tutaj Państwu przedstawiam. Także proszę zwrócić uwagę, bo ta sama analogia będzie dotyczyła tego, co się będzie działo w projekcie rozszerzenia. Tego. To są dane, które wynikają z danych przedstawionych przez Dużo Miasta. No tu już Pan Dyrektor przedstawia, to są te dwie propozycje, jedna ta wcześniejsza, potem ta, którą dzisiaj przyjmujemy, czyli ta po prawej stronie. Z tym, że to jest istotne, dzisiaj dowiedzieliśmy się, dopiero przed chwilą, że jest propozycja i jeszcze uchwały nie ma, to jest na razie propozycja, żeby troszeczkę to Pan Dyrektor podpowiada, to jest informacja z możliwością rozszerzenia o kolejne. W związku z tym będę się dzisiaj odnosił na razie do tego, co jest w projekcie uchwały. Proszę Państwa, dlaczego to pokazuje jako oddzielny sygnał? To jest oczywiście to, co dzisiaj jest propozycja, ale proszę zauważyć, że to już jest ten projekt, o którym będziemy dzisiaj mówili i który ewentualnie będziemy uchwalali na kolejnej sesji Natomiast tego. Proszę zwrócić uwagę, że ta strefa, która dzisiaj obowiązuje, to, co dzisiaj Państwu pokazuje, jest oparta na tak zwanych granicach naturalnych. Granice naturalne, czyli tych, które nie powinny być przekraczane przez osoby, które zostawiają samochód w miejscu. Czeka Wisła jest taką naturalną granicą, aczkolwiek okazuje się, że po wprowadzeniu strefy na Kazimierz mnóstwo osób tam, gdzie jest składka, tam, gdzie są mosty, gdzie jest łatwa przeprawa przez rzekę, zostawiają te samochody po stronie dzielnicy Podgórza i przechodzą do pracy, do szkół, mam przerwie, bo właśnie na uchwalony się serdecznie na Kazimierz. Drugą taką granicą istotną to są aleje, prawda? No i trzecią jest nasyp kolejowy, czyli można powiedzieć, że dzisiaj ta strefa poza drobnym wycinkiem Grzegorzy tutaj koło dworca głównego, ale to między innymi spowodowało natychmiastowe protesty pozostałych mieszkańców i właśnie dlatego będziemy rozszerzali tą strefę, ponieważ samochody przeniosły się w okolice osiedla Chcerskiego, też część na Dolnej Grzegórze. W związku z tym tutaj proszę zobaczyć, że to pomimo tego, że to są te naturalne granice, jak aleje, chociaż też przez aleje mnóstwo ludzi zostawiając po drugiej stronie właśnie Grzegórze, samochody przechodzi na pracy, na uczelnię, zostawiając samochody właśnie w Grzegórze. I to też potęguje, że tak powiem, stworzony ruch dla mieszkańców, niemożliwość na zaparkowanie. Ale dlaczego to pokazuje? Proszę popatrzeć, jak dzisiaj są sformułowane te propozycje. Chcę też o tym powiem. Tutaj są trzy uchwały, Pan Dyrektor tak wspomniał o dwóch, ale jest jeszcze dzielnicy z Jeszczynie, trzecia uchwała. Trzy dzielnice podjęły uchwała, która wspiera rozszerzenie strefy płatnego parkowania, także chciałem o tym też powiedzieć. Patrzę na Pana Przewodniczącego dzielnicy, który też mi zwrócił uwagę, że taka uchwała była dwukrotnie podnoszona w zeszłym roku. I to też jest prawda. Natomiast dotyczy to wszystkich mieszkańców, ale także i przedsiębiorców, którzy są mieszkańcami. I chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku dwukrotnie porozumienia rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które jest organizacją tak działającą od ponad 8 lat na wniosek prezydenta miasta Krakowa i opiniującą wiele rzeczy w mieście, podjęło dwie uchwały, które sprzeciwiają się rozszerzeniu strefy płatnego parkowania i tutaj podają w swoim uzasadnieniu, że rozszerzenie tej strefy będzie dla nich ogromnym zagrożeniem. Jeżeli szanujemy głos dzielnic wybranych w grupach demokratycznych, to szanujemy też tych przedsiębiorców, to naprawdę jest kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy, 29 dni organizacji tych podmiotów prywatnych, ale ja mówię o kilkunastu tysiącach podmiotów, które te organizacje reprezentują, rozrzeszają, także należy się także z tym głosem liczyć i oni także spotykają się po wielu imieniu tych swoich członków i także tych, którzy pracują w mieście. To są głównie mikro i małe przedsiębiorstwa i mamy taką uchwałę w tym roku o tym, żeby strefy tego parkowania
nie wprowadzać podziału. Tutaj jest uzasadnienie, dlaczego takie rozszerzenie strefy jest proponowane, aczkolwiek z tego co pamiętam, to propozycji jeszcze z zeszłego roku strefa miała być rozszerzona tylko zgodnie z tym programem o część Grzegórzyk i o podwórza. Później pojawiły się te dwie dodatkowe strefy buforowe, które dzisiaj mamy w propozycji. No i tutaj właśnie jest ta analiza, którą Państwu pokazywałem, która jest bardzo podobna do tego, co się dzieje dzisiaj obecnie w strefie pokoju parkowania. Otóż mówimy o liczbie mieszkańców, o ilości parkingów, które ci mieszkańcy mogą mieć na właśnie w tej ewentualnie poszerzonej strefie pokoju parkowania. Muszę zwrócić uwagę, liczba miejsc postojowych to jest 6666. Liczba parkujących dzisiaj, czyli tyle samochodów, ile dzisiaj mają mieszkańcy. I proszę zwrócić na to uwagę, ponieważ to są dane sprzed 8-10 lat. W związku z tym te dane są nieaktualne. Ja nie wiem, czy dzisiaj samochodów nie jest więcej, bo miejsca parkowania nie będzie więcej. Ponieważ jak Państwo jeszcze też wiecie, to chciałbym Państwu przybliżyć albo przypomnieć, że w momencie, kiedy strefa tego parkowania wejdzie w życie, to mniej więcej, bo takie są doświadczenia zarządcy dróg, że od 15-20% będzie mniej miejsc do parkowania niż obecnie. No tak to wynika z regulacji ruchu drogowego, z znakami i tymi miejscami, które będzie można zaparkować. To są podane liczby, które mówią o tych miejscach, które faktycznie mogą być do parkowania. Zostaje w związku z tym 1550 miejsc w tej drugiej obwodnicy, czyli to jest to tak naprawdę podwórze i Grzegórzki. Nie mówimy o tych strefach uchwałowych. Liczba mieszkańców podana obwodnicy zatrudnionych też jest większa niż liczba mieszkańców, czyli też dojeżdżają tutaj osoby z zewnątrz tych tak powiem, dzielnic sypialni Krakowa. I proszę zwrócić uwagę, znowu ta sama analiza związana z 335 miejscami na 1000 mieszkańców i 451 i mamy 666 tysięcy miejsc do parkowania. Potrzeby mieszkańców już prawie dzisiaj to ponad 6 tysięcy, a za kilka lat ponad 8 tysięcy, może większe, nie mam danych, ale są nieaktualne. W związku z tym nie dla mieszkańców również za kilka lat zabraknie miejsc na tych ulicach, pomimo tego, że będzie rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Według oczywiście na analizy, którą zrobili fachowcy o ruchu parkowym. I tutaj jest się kończy oszczędnie funkcjonalne, z tym, że tu jest troszeczkę większy obszar objęty niż to, co zakładamy w kategoriach rozszerzenia strefy, ale nie tak powiem, nie miałem innych danych, tylko tych, które są podane przez Rząd Miasta. I tutaj jest dokładnie ta sama analiza. Liczba parkujących to jest 19684. Mając miejsc 27400, czyli zostaje ponad 7 tysięcy. Miejsc do parkowania, czyli ile samochodów za chwileczkę, prawie 27 tysięcy, będzie potrzeba 35. Znowu za chwileczkę zabraknie dla mieszkańców, także w tych strefach uchwałowych, miejsc do parkowania. No potrzebna byłoby taka analiza, żeby stwierdzić, za jaki czas miejsc do parkowania zabraknie i w jakiej ilości. Powtarzam, dla samych mieszkańców. Nie pokazuję Państwu celowo, że widać na osobach, ile potrzebnych jest parkingów, miejsc do parkowania na ulicach dla pracowników. Tutaj już Pan Dyrektor to przedstawiał, mówiąc o tym, że prawie połowę wszędzie są zmniejszone opłaty na tej strefie uchwałowej, także o tym już nie będę mówił. Tutaj też Pan mowa o tym, że wpływy do budżetu miasta będą zerowe, a przynajmniej przez pierwsze kilka lat, mówi się, że o 5 roku będą nam się zdefiniować, 12 milionów wpływów, 12 milionów kosztów, więc w związku z tym wpływ do budżetu miasta będzie zerowy. Jakie korzyści? No bo to rzeczywiście podstawową korzyścią jest to, że mieszkańcy tych dzielnic, które dzisiaj wnioskują, czyli Podgórza, Grzegórzyk, Krochocze, Zwierzyńca, będą mieli przez jakiś czas trudny być w jakiś ułatwiony sposób parkowany. To prawda. To jest prawda, że ci mieszkańcy po prostu skorzystają na tych kategoriach. Druga kwestia to jest częstsza adaptacja do akustycznych pojazdów samochodowych i prawdopodobnie zmniejszenie ilości pojazdów. To zapewne też się tak stanie. To jest udowodnione w kategoriach większości miast, które się to wprowadza. Mamy takie analizy dokładne, jeśli chodzi o ile nie ma tego. Przedstawię to, co dzisiaj budzi, bo technicznie do trochę zagrożeń, bo to były korzyści.
Kozłowskiego, Grochowska, Sutnieckiego, Rybacka. No i tutaj Francesco Dunno, po prostu jedna rzecz, że Rzeska Szpiegowa już powiedzmy do tego miejsca w tym kwartale. W związku z tym proszę zobaczyć, jakie są granice wąskie, to znaczy na pewno nie jest to granica naturalna, która spowodowałaby to, że po drugiej stronie nie pojawią się samochody, które tych osób, które będą chciały przyjść do pracy na uczelnie, czy też do szkół. Te ulice będą jeszcze większym zagrożeniem niż to, co dzieje się dzisiaj właśnie w Krobocie ze względu na aleje, ze względu na to, co się dzieje w kategoriach podwórza, gdzie jest Kazimierz, czy Czekawiska jest naturalną granicą. Więc tam te ulice natychmiast wytworzą po drugiej stronie masę samochodów i będzie, tak powiem, no, taka naturalna tendencja do tego, żeby tamci mieszkańcy momentalnie protestowali i chcieli, żeby tą strefę poszerzać dalej. W związku z tym, jakie jest zagrożenie? No zagrożeniem jest to, że za tej szkole wiemy cały Kraków strefą tego parku. Ja też jeszcze nie wiem kiedy. No, taka demagogiczna trochę informacja może być. No ja dzisiaj przestrzegam przed tym, natomiast może być tak, że za 2-3 kadencje będziemy o tym rozmawiać już na całkiem poważnie, bo tak się będzie działo. Oczywiście nie mówię o tych naturalnych granicach, bo pewnie w tych rzeczach, gdzie będą wielkie obszary zieleni, nie wiem, właśnie nasypy kolejowe, bo tam się strefy nie będzie robiło. Ale tutaj nie mówimy o takich rzeczach. Tu mówimy o wąskich ulicach, które tworzą naturalną chęć rozszerzenia strefy przez kolejnych mieszkańców. No i takie hasło cały Kraków objęty strefą tego parkowania. Ze znakiem oczywiście zatykam, ale to się może stać. To, co jest ważne, proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę, że oczywiście jest to uchwała, która może być zniesiona wyłącznie przez prezydenta miasta Krakowa, ponieważ jest to uchwała w drogach publicznych i tam jest możliwość tylko tej uchwały jako propozycji, jako wniosków wnoszenia przez prezydenta miasta Krakowa, ale no i uchwała na potem Rada Miasta Krakowa, tak to jest w tych uchwałach związanych z drogami publicznymi. Natomiast to oczywiście w drugą stronę też działa, czyli mógłby prezydent na przykład wnieść taką uchwałę o to, żeby taką strefę później zlikwidować, ale nie widzicie Państwo w to, że wydając kilkanaście milionów ktoś będzie za rok czy za dwa chciał taką strefę zlikwidować. W związku z tym raz uchwała strefa będzie na stałe, przynajmniej na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i raczej nie będzie podlegała całkowitej likwidacji, jakiś drobny projekt to może, a na pewno nie likwidacji. W związku z tym na tym się trzeba bardzo też dokładnie zastanowić. Wpływy już mówiłem, zerowe, to uważam jako zagrożenie, ale takie są, trudno z tym dyskutować. Naturalne granice, zagrożenie, to my też już mówimy. Mikrofonowe firmy. Otóż proszę Państwa, już wspomniałem o tym, że porozumienie przedsiębiorczości w Krakowie podjęło uchwałę, które skierowało do prezydenta, do radnych, mówiąc o tym, że jest przeciwko rozszerzeniu strefy tego parkowania, ale ze względu na to, że widzą olbrzymie zagrożenie właśnie w spadku ilości klientów. Oczywiście pojawiają się różne głosy i chcę powiedzieć, że ja także miałem takie informacje, że strefa tego parkowania dla niektórych drobnych przedsiębiorców może być korzystna. Natomiast przedstawiciele, czyli większość tych ludzi mówi, że z tym się nie zgadza. No i nie mamy żadnych badań, które by pokazywały, jakie to mogą być zagrożenia. To jest kolejny przykład na to, że powinniśmy najpierw takie badania wykonać i dokładnie wiedzieć, jakie mogą być zagrożenia, ile osób może stracić pracę, a może nie, a może zyskać i wtedy dopiero podejmować taką decyzję. Tego dzisiaj nie ma. Proszę Państwa, to mówimy o małych firmach. Na Komisji Infrastruktury, jak to wspomnieli przyjaciele komunikacji w mieście, były takie głosy, które mówiły o tym, że przecież przedsiębiorcy nie przeniosą się poza granicę Krakowa, bo w ten sposób totalnie nie przychodzi. No to prawda, że ci mikro i mali przedsiębiorcy się nie przeniosą. To nie o tych przedsiębiorcach za chwileczkę powiem. Ci mali przedsiębiorcy albo będą trwali w tych miejscach, na tych ulicach, gdzie dzisiaj są, albo zbankrutują. Oni się praktycznie z tych swoich sieci tak nie wyniosą, to jest prawda. Bo to są osoby, które naprawdę razem ze swoimi rodzinami żyją z tego miejsca, które jest dzisiaj w tej strefie. Natomiast w tej chwili powiem o dużych firmach, które w strefie mają wynajęte powierzchnie biurowe i które zatrudniają większej ilości pracowników, mówię o biurowcach.
najczęściej nie w swoich miejscach, znaczy nie są to ich biorcy i płacą olbrzymie pieniądze, a my to uzyskujemy z tego podatku nieruchomości, które są drugim co do wielkości wpływem do budżetu miasta, jak Państwo mówicie. I te firmy, które zatrudniają najczęściej średnią płatę, która musi dojeżdżać albo chce dojeżdżać samochodami do tych firm, będzie na przykład dzisiaj oczywiście jest problem z zatrudnieniem, ale jutro się poprawi, a wierzę, że jutro się poprawi struktura gospodarcza, będą szukały, te osoby będą szukały zatrudnienia tam, gdzie nie muszą płacić za to, żeby parkować z tym. Nie wszyscy mają parkingi, zresztą proszę zobaczyć, tych parkingów brakuje nie tylko na ulicach, nie tylko dla osób, które przyjeżdżają, ale także dla pracowników tych firm. No niestety tak, taką zostaliśmy rzeczywistość i w centrum trudno, żeby te firmy dzisiaj mogły pomieścić wszystkich tych pracowników na swoich parkingach. W związku z tym, co zrobią te firmy? Mogą, nie wiem, ale zadaję takie pytanie jako zagrożenie. Mogą mieć chęć tego, żeby przynieść swoją siedzibę poza granicę Krakowa. W związku z tym, wtedy wpływ do budżetu miasta nie będzie, tylko będzie budżet miasta mniejszą niż wpływ. Stracimy na tym generalnie rzecz biorąc. Czy tak się może stać? Może się. Czy są badania ten temat? Nie ma. Znowu powinniśmy stwierdzić, co się dzieje, czy nie. Część operacji pojazdów mogą składać większe zanieczyszczenie w sprawie centrum miasta. Otóż to jest może troszeczkę taka sytuacja, która jest polityczna, bo część osób twierdzi, że częste krążenie spowoduje, dzisiaj spowoduje większą liczbę spali. Natomiast ja uważam też, że trzeba wziąć pod uwagę to, że te osoby, które dzisiaj parkują na ulicach, parkują od 9 do 10 godzin stale, w związku z tym nie poruszają się, a średni czas parkowania to jest od 2 do 3 godzin w ciągu dnia. Te samochody średnie stoją, w związku z tym do tych spalin te tworzy poruszają i parkują, w związku z tym tych spalin jest więcej. Spółdzielnie i galerie, ale powiedzmy, że to może być neutralne, w związku z tym, że są osoby głosy, które mówią, że te samochody, które krążą tych spalin też wytwarzają dzisiaj więcej. Tylko znowu nie ma żadnej analizy i żadnych badań, które by mówiły przeciwko temu, co ja tutaj powiem, mówię, przeciwko temu, co mówią osoby, które twierdzą, że to krążenie po ulicach szukania miejsca dzisiaj powoduje większe zanieczyszczenie na tej ulicy. Często spółdzielnie i galerie chyba na tej mogą zacząć prowadzić drogi. Państwo dzisiaj, proszę mi wierzyć, oprócz tego, że miasto podpisuje porozumienia, na razie nie duże, ale podpisuje porozumienia na przyszłość miasta z hipermarketami na parkę, tak żeby tam można było zaparkować i nie wsiąść do komunikacji zbiorowej, to oprócz tego mnóstwo ludzi dzisiaj bez podpisywania porozumień zostawia to w różnych miejscach, gdzie jest dobry dojazd do komunikacji zbiorowej i te samochody są dzisiaj zostawiane. I w miejscach, gdzie są spółdzielnie, w miejscach, gdzie są galerie, hipermarkety. I może się okazać, że jeżeli poszerzymy tą strefę, to te właśnie wewnętrzne parkingi, które nie są częścią miasta, nie są gminnymi drogami, nie są parkingami, mogą zacząć być grodzone. To się może wydarzyć, to naprawdę jest chwila, bo to jest moment, żeby galeria prowadziła szlamanę i nie wyszła. Tak, bo na przykład z tej strony Tesco, tak samo jeśli chodzi o spółdzielnie, mnóstwo osób przyjeżdżających z zewnątrz może dzisiaj zostawia samochody na przykład Bieżanowie po godzinie i wsiada w komunikację zbiorową i dojeżdża. Może się okazać, co się w sumie dzieje na każdej tej pojazdów, jeśli chodzi o te wyjazdy poza granic Krakowa. Może się tak stać. Mniejsze firmy do budżetu miasta, o tym już wspomniałem. Przesła codziennie do Krakowa szacunek. Ja nie uzyskałem nigdzie dokładnych badań, czy wjeżdża 160 czy 200 tysięcy. Podobno takie badania były robione, ale też wiele lat temu samochodów traktach i dalej. Jedna trzecia to samochody dostawcze, busy, ale te busy też przywożą mieszkańcy, przywożą ludzi do szkoły, do pracy. Pozostała część to są osoby, które przyjeżdżają albo jako kierowcy, czyli pojedynczy, albo biorą ze sobą pasażerów. Czyli można założyć, że w granicach 60-80 tysięcy ludzi, trudno mi powiedzieć, może 60 nawet będę przyjął tą niższą liczbę, to są osoby, które musiałyby się przesiąść na komunikację zbiorową, bo one tutaj będą, bo one tutaj pracują, czy uczą się. I proszę do tego dodać jeszcze mieszkańców Krakowa, bo to mówię o osobach, które przyjeżdżają spoza. Proszę się do tego dodać mieszkańców Krakowa, którzy przyjeżdżają do centrum samochodami z tych obrzeżnych dzielnic. Pokazywałem Państwu, że
najwięcej miejsc pracy jest właśnie w tych dzielnicach, których jest dzisiaj strefa i tych, które dzisiaj mamy objąć strefą tego parkowania. W związku z tym oni tam muszą dojechać. Nie znamy skali, ale myślę, że to jest grubo ponad 100 tysięcy, gdyby wszyscy musieli zostawić te samochody i dojechać do tylko komunikacji zbiorowej. Zakładamy, że z tego tylko połowa ma te samochody zostawić, bo to niech będzie to 60 tysięcy, może ta Państwa komunikacja zbiorowa dzisiaj nie jest przygotowana na to, żeby taką ilość ludzi na szczycie, szczególnie tego planowanego, przyjąć. W związku z tym, jeżeli mówimy o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, to mówimy tak, słuchajcie, nasi mieszkańcy, osoby, które pracują w Krakowie, studenci, chcemy, żebyście się przesiedli na komunikację zbiorową, zgoda, ale musimy stworzyć ofertę. Jaką ofertę? Musimy po prostu pokazać, że ta komunikacja zbiorowa ma się zmienić. To robimy takie rzeczy, bo proszę Państwa, będzie szybka kolej aglomeracji, ale dzisiaj jeszcze nie ma, w związku z tym czekamy na to. Ma być jedna z modernizacji linii ulica Wieńska-Saska. Zgoda, ma być robione. W związku z tym to są rzeczy, które nas to wykonuje, ale trzeba to wszystko zrobić. To pan i pan tej radny pisze, trzeba my to zrobić. Myślę, że jeżeli będą pieniądze, to my to też byłoby świetne rozwiązanie. Natomiast nie ma dzisiaj pieniędzy, więc to nie będzie. Natomiast jeżeli pan widzi taką możliwość, to bardzo się cieszę. Ja też wspieram to, żeby dzisiaj w Krakowie metro powstało. W każdym razie to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli mamy zapewnić tym ludziom dojazd, no to trzeba im stworzyć warunki. Ja też stawiam taką tezę, że jeżeli my takie warunki stworzymy, to jestem przekonany, że większość tych osób w ogóle nie będzie chciała podjeżdżać samochodami do centrum, oni to zostawią, bo dzisiaj nie wiem, że samochód jest w drugim środku lokomocji, też dojeżdża godzinę albo półtorej do centrum i tracą mnóstwo czasu i to zostawią. Nie będą jeździli samochodami, przesiądą się na komunikację zbiorową. Jestem przekonany w 100% i sami wybiorą najlepszą rzecz. Nie trzeba będzie robić żadnych nakazów czy czegokolwiek ograniczeń, oni to wykorzystują natychmiast. W związku z tym róbmy najpierw te rzeczy, które są istotne, zróbmy badania, a potem ewentualnie róbmy kwestie związane z tym, żeby należeli do strefy płatnego parkowania. I kolejny argument, który się pojawia bardzo często, bo jeden z argumentów jest to, że mamy strefę płatnego parkowania, to ludzie się mają przesiąść do komunikacji zbiorowej. Tak, to świetna propozycja, uważam, że powinni się przesiadać. Pokazałem Państwu, że ci ludzie się nie zmieszczą. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, to jest ta kwestia związana ze smogiem, z zanieczyszczeniem powietrza. Otóż, proszę Państwa, ja pokazuję tylko dane. Możemy dyskutować te tematy, bo że pojawiają się informacje prasowe, które mówią o tym, że jak polecimy strefę, to będzie mniejsze zanieczyszczenie powietrza. No to albo opieramy się na tym, co przedstawia prezydent miasta Krakowa, który skierował w tym roku program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. I skierował dane z Krakowa do marszałka województwa polskiego. A tam jest wyraźnie napisane, jeśli chodzi o PM10, że jest 16% tylko z komunikacji i pozostałe 84% wynika z jak to jest pozostałych zanieczyszczeń i nie mamy, komunikacja nie ma do żadnego wpływu. Jeżeli to jest podpisane przez prezydenta i poszło do marszałka, czyli rozumiem, że osoby, które się tym zajmują, fachowo się tym zajmują, no potwierdzają takie współczynniki, no to trzeba się na tym oprzeć. Ponadto, po drugie, ta komunikacja to jest komunikacja całościowa, czyli aleje, Powstańca Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, 29 listopada, Czarnowiska. Te wszystkie ulice, które mówię dzisiaj, to są tranzytowe ulice, przez które te samochody i tak będą iść, i tak będą iść. To jaki procent z tych 16% będzie pomniejszony, z 16% będzie pomniejszony na tę komunikację w strefie? Głównym, to oczywiście mówią o PM10, czyli o biurach zawieszonych, bo oczywiście jeszcze jest tutaj gazet, o którym za te Krakowie, które rzeczywiście z komunikacji zdecydowanie większy, bo chcę być takim w stosunku do Państwa uczciwy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię PM10, no to tutaj na PM10, który najbardziej wpływa na smog, te zmiany będą żadne, one nie wpłyną kompletnie na zanieczyszczenie powietrza. Przykład, od kiedy mamy strefę płatnego parkowania w centrum na Kazimierzu? Od ilu lat? Spadło zanieczyszczenie czy wzrosło w ostatnim roku? Wzrosło. No to ta strefa pomogła czy nie pomogła? No nie pomogła. Kompletnie inne źródła powodują, czy to zanieczyszczenie jest, czy go nie ma. W związku z tym albo mówimy o rzeczach, które są tak udowodnione, albo nie. Czyli jeśli mówimy o
sprawa. Natomiast chcę jeszcze raz powiedzieć, przypominam, ulice te tranzytowe, o których wspomniałem wcześniej, one pozostaną. Ruch niestety dzisiaj, ponieważ nie ma obwodnicy północnej, będzie się odbywał przez te ulice, bo nie mamy wyjścia. Jeżeli się zbuduje obwodnicę północną i na przykład ograniczy się wjazd, na przykład samochodem pójdzie czy półgody, to są ci ludzie też będą wtedy odjeżdżali, tak? Wtedy na pewno to przyniesie także wymierne korzyści w kategoriach. To jest prawda, ale dzisiaj tak się nie stanie, bo nie mamy tej obwodnicy. W związku z tym mówienie, że to spowoduje obniżenie w znaczny sposób zanieczyszczeń, no według mnie jest nieprawdziwe. Czy takie wprowadzenie stref ograniczenia ruchu powoduje? Tak, ale wtedy, kiedy mamy obwodnicę dookoła miasta, kiedy ruch tranzytowy samochodów nie... komunikacja może spowodować obniżenie zanieczyszczenia o totalizm. Z tym, że jeżeli prawdą jest ta komunikacja, czy był zawieszony, no to tutaj w tym wskaźniku akurat no, tu jest niewielka ilość, niestety pozostałe źródła dają zdecydowanie większe obciążenie. Proszę popatrzeć na te dane. Tutaj akurat niektórzy Państwo mówili o 30% zanieczyszczenia, jeśli chodzi o komunikacje, które przedstawią kilka sesji do tyłu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, ale były to dane z 2009 roku. To są dane z ostatniego roku i one tak się zmieniły. Z tego wynika, że trochę zadbaliśmy o komunikację, albo tamte są nieaktualne. No tak to wynika, więc nie wiem. Przyjmuję to, co pan prezydent dzisiaj wprowadził. To są właśnie dane pana inspektora ochrony środowiska. Proszę zwrócić uwagę, norma to jest 40 jednostek. Powyżej tej normy to już jest przekroczenie. Tutaj chodzi o wpływy zawieszone, tu są lata podane wszystkie i podane są te, w których miejsca były te zanieczyszczenia mierzone. Mamy aleje Kaczyńskiego na czerwono, Krowocza na niebiesko, Nowa Huta na zielono, i Kurzmanów tutaj na żółto, więc prawie wszystkie mają przekroczenia, to jest najbardziej mają aleje, tak to wygląda, jeśli chodzi o wpływ zawieszony. No takie są badania. A tutaj mamy interwencję zmian przeciętnego azotu w Krakowie. 40 jednostek to jest też granica w ciągu roku, bo to są różne badania, ale mówię o ciągu roku, jeżeli te badania w ciągu roku, to powyżej tych 40 jednostek jest przekroczenie. Z tego wszystkiego wynikają, że tylko aleje do typu azotu mają przekroczenia. Przy badaniach w ciągu roku, bo oczywiście są dobowe też i inne, one wtedy wynikają całkiem inaczej, ale myślę, że to nie jest dyskusja akurat, jeśli chodzi o strefę na ten temat. Też pojawiło się mnóstwo artykułów prasowych, które pokazało się w prasowym gazetach, że spadnie zanieczyszczenie powietrza. No to chciałem Państwu pokazać to, co jest w dokumentach zarówno inspektora, jak i naszych, jak to wygląda w takich realiach faktów. No co do potoków pasażerskich, to już nie będę jako wspominał, to się pokrywa z tym, co mówił, są dokładnie te same dane. Natomiast ja tylko stawiam tezę, że jeżeli chcemy, żeby ci wszyscy ludzie się przesiedli w alternatywach, to z tego, co dzisiaj jest na większości linii tych rejestrowych, będzie problem w kategoriach tego, żeby przejąć tych pasażerów dzisiaj tych kilkadziesiąt tysięcy. Znowu chciałbym być też uczciwy, były badania robione ostatnio. Robiła to w programie Wizą. Tutaj mówiono o tym, że 48 tysięcy osób można przejąć. Ale to znowu świetne statystycznie. To znaczy będą mieli, które są dzisiaj, że obciążone nigdy nie przyjmą i na których liniach autobusowych krawędzi nie wsadzi się już więcej. Najczęściej to są te właśnie miejsca, których dzisiaj ludzie dojeżdżają z granic Krakowa, czy też spoza granic Krakowa. No teraz są faktycznie tramwaje, autobusy, których można było jeszcze trochę pasażerów do tych tramwajów i autobusów dzisiaj wsadzić. Natomiast no tak to wygląda w rzeczywistości. Tutaj mamy kolejne potoki pasażerskie pokazane kategoria kontrolowa. To są propozycje, które już były przygotowane w Komisji Infrastruktury, w związku z tym nie będę już dokładnie karał, ale powiem tylko wprost, że jest taka propozycja, ale w proporcji doraźną, to znaczy do czasu, dopóki nie zrobilibyśmy tej komunikacji zbiorowej, nie poszerzyli rozwiązania nowych rzeczy, parkingu, parking drive, nie zaproponowali tych rzeczy, które trzeba stworzyć mieszkańcom, to można byłoby doraźnie prowadzić tak zwane strefę punktową, tam w tych miejscach, gdzie szczególnie jest to dostęp do budynku publiczności publicznej, wtedy te argumenty, o których bardzo często się mówi, wielu radnych powtarza na komisjach, na spotkaniach, że przecież będzie mieszkańcom
spoza sprawy łatwiej dojechać, załatwić sprawę, pójść do firmy, coś tam. No to wprowadźmy do razie wtedy płatnego parkowania i wtedy w tych miejscach, gdzie są takie potrzeby, taka strefa przez jakiś czas niech tam funkcjonuje i wtedy właśnie tam będzie możliwość zaparkowania samochodu, załatwienia sprawy czy w urzędzie, czy może jak są jakieś większe przedsiębiorstwa, to w tych firmach załatwienia spraw dla tych osób, które są. Do czasu dopóki nie będzie parkingu, bo jak będą parkingi, to oni tam będą na tych parkingach parkowania, bo to jest na przykład przykład tego może być korona, jeżeli zbudujemy parking, no to ten parking powinien przyjąć wszystkich tych, którzy będą chcieli pójść do Rysu Polskiego, załatwić wydział architektury, sprawy i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest taki kolejny przykład, który mówi o tym, że wtedy możemy to zarabiać. Wyraźnie zaznaczyłem, bo wielu radnych też zwraca uwagę, że na świecie to się nie sprawdza, że mieszkańcy tego są. Wyraźnie zaznaczyłem, że takie miejsca punktowe, strefy byłyby robione wyłącznie w konsultacjach z większością mieszkańców danych placów, ulic i tak dalej. To jest takie doraźne rozwiązanie, które proponuję w kategoriach tego rozwiązania. No i to, co często się mówi, no to kwestia, to już się robi, bo to miasto już od wielu lat robi, można byłoby to zrobić również w tych miejscach, ale jeśli chodzi o tą strefę punktową, to nie tylko na obszarach dzisiaj, które podlegałyby rozszerzeniu strefy parkingowej, ale także w innych częściach miasta, jeżeli rady dzielnicy, mieszkańcy uważali, że tam trzeba coś takiego wprowadzić. Jeśli taka miasto robi taką regulację czasu pracy, czasu postoju parkowania, dzisiaj taka rzecz się odbywa, bo na przykład w Cynowskiego, Prawalistki, tam są ograniczenia ruchu po kilka godzin, przez jakiś czas samochody mogą stopować, potem muszą odjechać, bo jest zakaz parkowania. Także znakami drogowymi moglibyśmy ograniczać tego typu, żeby tego typu ograniczenia prowadzić, żeby samochody nie parkowały przez cały dzień, wtedy te osoby, które przyjeżdżały do pracy, czy też na uczelnię, musiały stanąć. No oczywiście na budowa parkingu, tak? Podziemnik i tak dalej. I chciałem Państwu jeszcze na koniec pokazać taką statystykę, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób. Tak? Ponad 110 tysięcy firm zatrudnia do 9 pracowników. Takie są dane z Urzędu Marszałkowskiego z 31 grudnia 2011 roku, takie mam dane. I proszę Państwa, tutaj pozostałe są, to jest 4 tysiące. Tak? Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo powinniśmy także zwrócić uwagę na to, że to właśnie te firmy wytwarzają to nasze dobro. Jak to zawsze mówimy, są solą naszej ziemi krakowskiej. I jeżeli oni muszą być dalej, to będzie zagrożenie i dla nich to może być strata. No to jednak zwróćmy na to uwagę. Tutaj mamy dane, niestety proszę Państwa, to są dane, które także pojawiają się w programie parkingowym, uchwała, które podjęliśmy, ale takie dane mamy. Myśmy na tej podstawie przyjmowali uchwały. Na podstawie tej uchwały zarządca dróg dzisiejszy proponuje nam rozszerzenie strefy, a dane są takie, jakie są. One są za poprzednich, zarówno jeśli chodzi o ilość mieszkańców, jak i o ilość pracowników. No one po prostu są takie tam przedstawione i dzisiaj Państwo wzięliście uchwałę do ręki, bo na takich danych pracujemy. Też jeszcze raz po raz kolejny zwracam się z prośbą o to, żeby takie badania i analizy wykonać. No, widzicie Państwo, na rynku mieszkańców, to jest 744 tysiące mieszkańców. W związku z tym, no to przepisałem tylko. No i to, co już jest, to są tylko pokazane propozycje różnych rozwiązań na świecie, parkingów. One są po prostu możliwe do wykonania przez mieszkańców. Więc na koniec chciałem tylko powiedzieć, kończąc to, dziękując za to, że miałem możliwość widzenia tych wszystkich korzyści i zagrożeń przedstawienia faktów dla Państwa radnych, abyście świadomie podjęli tę decyzję, że mówimy o opiniach trzech kierownictw. Proszę zwrócić uwagę, że w tych dzielnicach, to co pokazywałem, pracuje bardzo dużo ludzi, zdecydowanie więcej niż w samych mieszkańcach. I w tych dzielnicach i tam, gdzie będzie strefa tego parkowania, dojeżdżają także mieszkańcy z obrzeżnych dzielnic. Nikt nie pytał dzielnic, tych obrzeżnych o to, jak one widzą to rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Czy to jest zarzut? Nie. Ja tylko mówię, że nikt nie pytał. Pan na Komisji Infrastruktury padła taka informacja, że dlaczego o sytuacji mieszkańców Proboszczy mają decydować mieszkańcy innych dzielnic. Nie chcę tutaj powiedzieć. No ale te ulice to są ulice publiczne i to losie tych pracowników, czy tych uczniów, czy tych osób, które tam wyjeżdżają, no zdecydowały rady dzielnic Proboszczy.
i pozostały. W związku z tym, w jakim sensie oni w ilości także zdecydowały rady tych dzielnic, mieszkańcy tych dzielnic. W związku z tym ja przestrzegałbym przed tym, żeby tutaj w jakiś sposób stawiać, tak powiem, znak nierówności pomiędzy mieszkańcami dzielnic odrzeżnych, gdzie nie ma sekretarza, a mieszkańcami tych dzielnic, których mamy sfera płatnego parkowania, bo proszę mi wierzyć, że sfera płatnego parkowania dotknie wszystkich mieszkańców Krakowa. Wszystkich, dokładnie wszystkich mieszkańców Krakowa, a dzisiaj nie wiemy, jak pozostała część mieszkańców Krakowa odnosi się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Trudno mi odpowiedzieć, ja takich informacji nie mam, czy mieszkańcy Nowej Huty, Prokucinia, Bieżanowa, Kutwa Małwa, Rodowic, Staszowic, Kronika, czy chcą, żeby taka strefa się płatnego parkowania pojawiła. Czy oni są za tym, a to są też mieszkańcy Krakowa. W związku z tym to trzeba też wziąć pod uwagę. I na koniec, proszę Państwa, kończąc tą całą sprawę, tę całą prezentację, chciałem powiedzieć jeszcze raz, zwrócić bardzo ważną uwagę na temat przedsiębiorców. Proszę w tym wszystkim, jak będziemy mówili o korzyściach, jakie wynikają takiego jak strefy tego parkowania, wziąć bardzo do serca sobie ten głos przedsiębiorców, szczególnie tych mikro małych, ale także tych dużych, bo tej chodzi o budżet miasta Krakowa, natomiast tych mikro małych, skoro ich przedstawiciele, porozumieni przedsiębiorczości, podejmują takie uchwały, to prosiłbym, żeby też globalnie popatrzeć, tak jak patrzymy na Radę Dzielnicy i szanuję te uchwały Rady Dzielnicy, które mówią o tym, że chcą rozszerzyć strefę dla swoich mieszkańców, są demokratycznie wybranymi przedstawicielami swoich mieszkańców, w związku z tym ich uchwały są bardzo istotne dla Rady Miasta Krakowa. Ale proszę też wziąć pod uwagę tych przedsiębiorców, bo byłem na społecznych konsultacjach i w tych społecznych konsultacjach, proszę mi wierzyć, jest 50 do 50, jeśli chodzi o to, mieszkańców tamtych, ci przedsiębiorcy, którzy byli na tych spotkaniach, też są mieszkańcami tamtych dzielnic za czy czasami była trochę więcej, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to się rozkłada po połowie. Dlatego że dziękuję za tą moją prezentację. Bardzo Państwa proszę o rozważne podjęcie decyzji. Dziękuję panu radnemu Wiktorowi, który przedstawił opinię i to, co było na antenie Komisji Infrastruktury. Zapraszam serdecznie pana Jego Ciugarskiego, który co prawda krótszą, ale też ma prezentację. Bardzo proszę. Dziękuję panu przewodniczący, panu prezydencie, szanowni radni. Ja zacznę od tego, od tematu, który Wojtek może będzie zakończył. Natomiast na szybko osiągnący jeszcze, bo to też będzie związane właśnie z tym pierwszym etapem tej prezentacji, związanym ze zanieczyszczeniem powietrza. Już na Kazimierzu nie ma żadnych pomiarowych sadanych jak na Dubawowej. Że trudno tutaj mówić o tym, jakie tam jest stężenie pół w tym momencie, natomiast na alejach tego co wiemy najniższe, przynajmniej takie pokazują na dodane i składane jest związane też właśnie w transporcie samochodowym. Ale przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi o porównanie pół PN10-PN2,5 emitowanego przez więcej samochody, to około 25% do 30%, transportu samochodowego i w Krakowie w 2012 roku co najmniej 8-krotnie to było podobne wskaźnienia zawsze przekraczane. Także niestety, ale nawet całkowita likwidacja tych kierunków bez zmian zamach transportowych wystarczy. Kwestia dotyczy azotu w Krakowie. Porównanie tych ilości, ile dwutlenku azotu mamy w powietrzu w wyniku palenia w piecach, ile zgoda jest transportem samochodowym. Kolejna rzecz, ja już o tym mówiłem przy okazji innych uchwał, to są proszę o kwestię. To są kwestie drogowe, to znaczy niestety nie unikniemy tego tematu, bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy walczyć ze smogiem w Krakowie, o tym, żeby nam się lepiej żyło, żeby były zdrowsi, to niestety korelacja tych dwóch, znaczy i dwutlenku azotu i próg zawieszonego zakres, który się powoduje dosyć sporo schorzeń na cewnięcia, to są właśnie te głównie choroby krążenia,
wcześniejsze zabawy z głową i tak dalej. No to jest oczywiście udowodnione naukowo, także nie chcę tego powtarzać, bo wszyscy Państwo to doskonale wiecie, jakiej sami wiecie, co w Krakowie. Szanowni Państwo, to są filtry do maski, która zresztą jeszcze w tym roku było taki eksperyment zrobiony przez jedną osobę, która po prostu założyła takie filtry do takiej zwykłej maski i przez 10 godzin przemieszczała się po Krakowie. Tak te filtry wyglądały, także proszę zobaczyć, co my codziennie wdychamy, przemieszczając się przez, no nie tyle przez centrum miasta, ale generalnie po mieście. Tutaj są badania, które pokazują, to jest tylko pewien przykład, który pokazuje, jak zmieniają się, co motywuje mieszkańców do tego, żeby na wykład. Proszę zobaczyć, jak one przeprowadzone zrobione badania i jaka była cena zachowań transportowych mieszkańców w przypadku właśnie płatnego parkowania. Jaki procent osób zaczęło korzystać, choćby nawet z kartonu. Oczywiście to jest inna specyfika miasta, ale chodzi o pogadanie pewnych zachowań transportowych. Czyli mamy spadek kierowców, którzy podróżowali pojedynczo samochodem osobowym i zacznę zwrócić, jeśli chodzi o podróżowanie kilka osób. I tutaj kolejne badanie, kolejny przykład również takich zmian, takich zachowań, to są badania kanadyjskie. Proszę zobaczyć, jaki jest wzrost również jeśli chodzi o komunikację miejską, jeżeli zostały wprowadzone opłaty parkingowe. Tutaj jest kolejny slajd, który pokazuje, jak to wyglądało w Wielkiej Brytanii. Proszę zobaczyć, po zwiększeniu opłat parkingowych, jaki procent w poszczególnych miastach osób zaczęło korzystać z komunikacji miejskiej z pociągiem pieszo, a jak spadła ilość samochodów. Szukanie wolnych miejsc postojowych. Tak jak Państwo widzicie, poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych to też są koszty, bo spalamy benzynę, nie mamy tej rotacji miejsc, ponieważ jeżeli nie ma strefy płatnego parkowania, często się tak zdarza, że kilkanaście minut jest szukane miejsce parkingowe i to też są dodatkowe koszty, także poza tym ilość osób, jeżeli mamy rotację, ilość ogólnych miejsc parkingowych wzrasta. Przytaczam jedną z publikacji ekologicznych na tej frakcji, która mówi, że tutaj strefy płatnego parkowania to najbardziej efektywne narzędzie zmniejszające zanieczyszczenie powietrza pochodzące od samochodów. Szanowni Państwo, bez strefy nie powstaną prywatne parkingi. Jeżeli jakikolwiek parking zostanie, czy jakakolwiek inwestycja zostanie zrealizowana nawet w okolicach centrum miasta i będzie strefy płatnego parkowania, to jest zrozumiałe, że po prostu osoby nie zostają tego samochodu za darmo obok. Znaczy zostają ten samochód za darmo obok, a nie wiadomo na parking płatny, bo to jest zrozumiałe, jeżeli ktoś ma płacić za parking, a nie ma strefy i może bezpłatnie pozostawić auto, to trudno się wyjeżdża na parking i płaci. Kolejna rzecz to jest przykład Warszawy. Liczba, które pozostawiają na niezgodnie z przepisami poza strefą, jest blisko trzykrotnie wyższa od liczby takich aut w strefie prawnego parkowania. Co świecie parkowano, tylko 6% kierowców parkuje prawidłowo. To jest też kwestia poruszania się pieszych i poruszania się rowerzystów. Po prostu strefa w jakiś sposób wpływa też na to, że parkujemy samochody w sposób prawidłowy, a nie powinien się wyłączyć. W realnie przejść dla pieszych, wskoczyć dla pieszych na zakrętach, mówiąc wprost, gdzie pomogą. I teraz kilka argumentów, które będą się odnosić również do tego, co przedstawiał radny Wojciech Buntowicz. Czy te błędne przekonania związane ze strefą płatnego parkowania? Była taka informacja, że przedsiębiorcy stracą klientów, którzy nie będą mogli do nich dojechać samochodem. Przede wszystkim opłata nie zakaz. Setki osób parkujących cały dzień to jest zgodne z tym, że jest po prostu brak miejsc parkingowych dla klientów. Jeżeli ktoś przyjeżdża do firmy i nie może znaleźć miejsca, to może odjeżdża w inne miejsce, parkuje gdzie indziej. Jeżeli jest rotacja samochodów więcej, to tak naprawdę klientów może w krótkim czasie skorzystać z tego miejsca, więc tak naprawdę będzie miał możliwość skorzystania z usług jakiejkolwiek firmy, która jest zorganizowana z tym. Wbrew pozorom strefa płatnego parkowania właśnie dlatego jest korzysta dla handlu. Klienci, którzy przyjeżdżają do miasta na zakupy, którzy przyjeżdżają na to, żeby spędzić w tym mieście cały większość czasu, tak naprawdę z większości komunikacji miejską lub robienie siedle transportu, dlatego że wiąże się to właśnie z opłatami w strefie. Dlatego jeżeli to ma być jakaś dłuższa wyprawa, korzystając z komunikacji miejskiej. Kolejne przekonanie to nie będzie miało żadnych
rozszerzenia strefy, tak? Powiedział Radny Butowicz, przez prawdopodobnie te założenia są tutaj przekazane przez ich przez 5 lat, nie. Ale po 5 latach już te zyski będzie miało. Zatem, Szanowni Państwo, my też wymieniamy na przykład piece węglowe i też chyba nie mamy zysku, tylko dopłacamy do tego. Więc jeżeli będziemy w ten sposób traktować tą sprawę, to wiadomo, możemy nic nie robić i zobaczymy, co będzie za kilka lat. Natomiast jest to na pewno zwiększenie liczby pasażerów komunikacji miejskiej, bo wzrośnie liczba sprzedanych biletów okresowych. Na pewno to są mniejsze korki, natomiast to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, lepsze zdrowie mieszkańców, wzrost jakości przestrzeni publicznej. I zachęcimy też inwestorów do budowy parkingu, gdyż w chwili obecnej jest to postrzegane jako nieopłacalne. Kolejna rzecz, strefa trzeba będzie rozszerzać nieskończoność i obejmie całe miasto. Samochody będą parkować przy granicy strefy płatnego parkowania, bo też takie zagrożenie dla mnie. Dalszy program jest też, że osób spada, nie występuje tak duże zapotrzebowanie na lokację miejsc. Posterowe, które znajdują się one w odległości przejścia pierwszego dojścia do ulicy Pierwszej. Jeżeli ta strefa będzie wytworzona, poszerzona, to jest zrozumiałe, że ktoś będzie miał przejść w tej chwili z granicy strefy do miasta zajmie do kilka minut, jeżeli mu zajmie kilkanaście minut, albo nawet więcej, to wiadomo, że nie będzie potrzebny, nie będzie zastarzała woda, po prostu podejdzie do strefy albo podejdzie komunikacją miejską, bo to jest zrozumiałe. Po prostu nikt nie zostawi samochodu, żeby przejść 4 czy 5 km. W tej chwili tak się dzieje. To znaczy, to jest w placu w ulicy Królewskiej są zostawione samochody, a następnie ktoś po prostu przechodzi pieszo do ruchu. Kolejna rzecz to brak naturalnej granicy strefy, więc będzie gorzej niż jest teraz. Proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Amsterdamie. Tam jest kilka, no około chyba, nie pamiętam dokładnie, ale ponad 10 stref. I to różnych pufowych, różnych opłatów. I oczywiście o tym zawsze można powiedzieć, że nie da się porównywać do takich miast, jak Krakowska strefa. Ale tam akurat nie ma problemu z naliczeniem różnych opłatów, różnych rejonach miasta. I te strefy też w jakimś tam okresie czasu powstawały i nie było to żadne zagrożenie dla ani przedsiębiorców, ani dla kolejna rzecz to taka informacja ze strony Wojewody Miasta Krakowa. Wzrost przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej to jest obecnie z takich danych, które uzyskają 236 milionów, czyli około 7% budżetu. Wzrostu samochodowego miasta nie ma dochodu. Także Kraków, jeżeli będzie prowadził taką politykę ułatwiającą możliwość większej rotacji samochodów, ale też korzystając z komunikacji miejskiej, no to też zwiększą się dochody Krakowa. Strefa płatnego parkowania zniechęca do swojej organizacji. Kraków prowadzi politykę ułatwiającą wyprowadzkę ze śródmieścia do tych krakowskich miejscowości, zachęca do dojazdu samochodem do pracy w centrum. Jeżeli nie będzie strefy, to wiadomo, że więcej osób będzie korzystać z tych samochodów, bo każda opłata powoduje, że tych samochodów jest mniej, więcej osób rezygnuje z tego, żeby poruszać się samochodem po mieście. I tak naprawdę może to powodować, że właśnie przez to, że ułatwimy mieszkańcom możliwość parkowania tam w centrum, znaczy mówię o mieszkańcach, mieszkańcy w centrum miasta, poprzez prowadzenie strefy, to w mniejszym wypadku na no, mojej możliwości, może to zahamować właśnie dotknąć ze Śródmieścia, bo by trzeba również takie sprawozdania z innych miast, że rzeczywiście ta strefa spowodowała, że ci mieszkańcy zostawali w centrum miasta, nie prowadzą się do zakazu. Także to też jest kolejna rzecz. I kolejny problem, komunikacja miejska nie stawia już dodatkowych pasażerów. I tutaj są podane dane z FIT-u, więc żeby też jakby podważyć tą informację, która była podana wcześniej. Rezerwa pojemności karka, która przyczy pierwszy do centrum do obszaru strefy płatnego parkowania i wyborowej wynosi ponad 35 tysięcy miejsc na godzinę. Oczywiście jeszcze mowa o takim, który jest pewnie w ogóle niewykorzystywany. A tu jest wykorzystanie pojemności komunikacji miejskiej, która jest też wykorzystywana. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo radny Jerzy Kutowicz też mówił, że ma źródła zarządu dystrykowanej transportu, który mówił, że nastąpi blokada komunikacji miejskiej, to znaczy będzie zbyt dużo pasażerów i nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć odpowiednio samochodu. Z tym wynika, że tak naprawdę jest możliwość swobodnego poruszenia się wystarczająco dużo miejsc komunikacji miejskiej, żeby można było zabezpieczyć pewność mieszkańców, ale jeśli nie wyprowadza na strefę. To już mówiłem o większej rotacji pojazdów, która... tutaj jest większa rotacja...
drzwi czy zajście do powietrza. To mówiłem, że już dobrze. Wybudowanie parkingu Parallel to rozwiąże problemy. Pierwszy przykład też parkingu Parallel Czerwone Maki, które obecnie na pewno nie przekracza 15%. I poza tym do programu obsługi parkingu miasta Krakowa jest też pewna informacja, że według planu 2020 roku wybudowanie gminie 1450 miejsc parkingu na parkingu Parallel, czyli na 1% bierze, jak chce coś do Krakowa samochodu. A do 2030 roku ma to być zaledwie kolejne 2120 miejsc parkingu. Także no niestety, ale parkingi Parallel nie rozwiąże tego problemu, chociaż oczywiście zgadzam się z tym, że powinny być budowane. Budowa przez mieszkańców prywatnych parkingu, bo to też było przedstawione. Więc koszty budowania takiego parkingu, myślę, że niewiele mieszkańców zdecydowało się na budowanie takiego parkingu, zwłaszcza, że tego miejsca w Śródmieściu jest niewiele. I trudno nie oczekiwać, że na jakichś wąskich działkach mniejszych w takim zagęszczeniu będzie możliwe budowanie takiego parkingu. Kolejna rzecz, to też mówię, to jest poszerzenia strefy, nie powstaną ani kierowane codzienne parkingi, żeby nie ekonomiczne, na inwestorów. I punktowa strefa płatnego parkowania, bo o tym była mowa. Oczywiście można taką, znaczy strefa, no, tak naprawdę to punktowe ograniczenie postoi, jakby na strefach związanych zachodnich w części marginalnej jest zupełnie nie strefy, ponieważ jeżeli wprowadzimy częściowo centrum takie punktowe miejsca, no to szczerze mówiąc ktoś może postawić samochód obok przejścia 10, 15, 20 metrów, po prostu nie będzie tam parkował, będzie parkował obok, także w mojej ocenie to specjalnie nie znamy na to przejścia 20 metrów. Poza tym egzekwowanie tego, no myślę, że też było utrudnione, zwłaszcza, że już w tej chwili Straż Miejska ma problemy z egzekwowaniem, jest za mało datum, za mało pieniędzy, z egzekwowaniem prawa przy obecnej strefie, a już bardziej stanie gdzieś przy jakiejś ulicy i sprawdzenie, czy ktoś zaparkował, czy nie zaparkował. No i ile starczy, 90 minut czy 60, myślę, że byłoby dużym problemem. Tym bardziej, że ta egzekucja była podzielona, że kierowca mógłby przyjechać, że jednak powiedział, że znowu przyjechał 10 minut temu, także nie przekroczył tej kwoty. Kwestia też rozwiązania ustawy jest tej problematyczne. Dziękuję za uwagę. Specjalnie odliczyłem takie duże wystąpienie pana radnego Sierackiego. Przepraszam, tylko jeszcze jedno zdanie. Bo mówiliśmy o tym, że to, że zanieczyszczenie nie jest takie poważne w przypadku ruchu samochodowego. Generalnie sprawdza jest smog, czyli taki fotochemiczny siarkowy. Proszę zobaczyć, w 2012 roku w lesie też było ogłoszone smog. Nikt nie pamięta w tym czasie w piecach czy w czymkolwiek innym, ale mimo to w okresie wakacji nie był smog w Krakowie. Jest to też właśnie smog fotochemiczny, który w dużej stopniu jest spowodowany zanieczyszczeniem dwutlenku azotu, czyli spowodowany przez transport samochodowy. Więc to też nie jest tak, że transport samochodowy w minimalny sposób nie wpływa na to. Dziękuję. Panie radny, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, były to dwie prezentacje polemiczne i wydaje mi się, że w dużej mierze pokazują nam wyczerpującą dyskusję, bo jest to przedstawienie dwóch stanowisk bardzo bogatych. Thank you.
specjalnego parkowania, to znaczy, że przychodzi grupa, która w jakiś sposób wymusza na Radzie Miasta wprowadzenie parkowania, za które się wprowadza coś innego, w związku z tym nie ma do mojego mniemania jakiegoś takiego całościowego planu. Ponieważ mieliśmy prezentację firmy węgierskiej, chciałabym zapytać się konkretnie, jakie jest Pana prezydenta zdanie dotyczące tego typu rozwiązania, ponieważ tam było rozwiązanie całościowe, pokazujące plan, który rozwiązuje, w każdym razie na moje mniemanie, czy na to, co widzieliśmy tą prezentację, który w jakiś sposób jest pomysłem na całe miasto. I w związku z tym chciałabym się zapytać, czy my nie moglibyśmy, jeżeli nie zatrudnić, no bo to jest oczywiście trudna sprawa, to znaczy, czy nie powiedzieć tego typu mechanizmu, znaczy mechanizmu, który pokazuje, że można zbudować projekt, który doprowadzi do tego, to co my byliśmy zaskoczeni tym, kiedy już mówili, że w miastach, które oni pracowali, na przykład jest bardzo intensywne wykorzystywanie park and ride. A u nas, no wyżej wspomniane marki czerwone, no to znajdują się tych samochodów parę. Myślę, że tutaj są jakieś błędy porobione w założeniu w całym projekcie, mówiąc o tym, że w innych miastach da się zrobić całościowo ujęty projekt, kiedy mówi się o tym, że narzucamy strefę na całe miasto, ale to robią w taki sposób, że ludzie dostają alternatywę. A my na razie jesteśmy na tym etapie, że poszczególne grupy wymuszają na nas rozszerzenie strefy i ta strefa się w jakiś sposób rozszerza, w sposób moim zdaniem chaotyczny, znaczy gdzie jest silna grupa nacisku, tam się będzie odbywało ograniczenie parkowania i nie ma pomysłu tak naprawdę całego. Nie wiem, pytam się, czy można wykorzystać pomysł taki, który ponad gdzieś tam w przyrodzie, w Europie są wykorzystywane projekty, które mają o to, że można zrobić projekt na całe miasto, a nie na dorośność wykorzystywanych grup nacisku, które mówią, że trzeba zrobić tamte czy tamte. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś ustawiam, nie zapytałam się, czy policja dysponuje sprzętem, który bada jakość wydawanych przez samochody, pomóżcie mi, jak jest pani. I chcę Państwu powiedzieć, że w Krakowie policja ma trzy bodajmy takie automaty, które w ciągu dwóch lat były wykorzystywane za 10 razy. Co dla mnie też jest dość dużym zaskoczeniem, bo myślę, że to jest też aparat, który pokazuje o tym, w jaki sposób wjeżdża się do Krakowa z czym. W miastach innych, w Katowicach, czy w innych miastach wykorzystywana jest sytuacja taka, że lansowane są też czy promowane samochody z napędem hybrydowym, jakimkolwiek innym alternatywnym, zachęcającym do niego do tego, że to jest przyszłość i że tą stronę też trzeba popatrzeć. Ale wracam do pytania szczegółowego, dlaczego nie możemy zbudować planu, który nie będzie doraźnym doklejaniem poszczególnych stref do krakowskich już istniejących, tylko właśnie no, tak to wygląda, jak wygląda w tej chwili w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Jan Szpak. Bardzo proszę panie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo Radni. Bardzo wyczerpuję za dyskusję i te dwie prezentacje dużo mówią. Ja nie będę też mówił o prezentacji, ale poczytam pewne rzeczy, bo rzeczy się dzieją dynamicznie i porozumienie przedsiębiorców, które wspomniał Pan Wojtowicz, przyjęło stanowisko 19 marca, które jest następnym stanowiskiem dotyczącym tego, które przedstawiają na Komisji Infrastruktury. Więc chciałbym Państwu przybliżyć króciutko te cztery punkty, które oni piszą w odpowiedzi na odpowiedź, którą Pan Prezydent przedstawił i na pierwszą uchwałę. A potem chciałbym Państwu powiedzieć o kilku rzeczach, które z tej dyskusji nie pojawiły się, a które ja chciałbym podnieść jako ostatnie swoje obserwacje. Więc króciutko powiem tak. Rozumiem, wyrażając swoje głębokie zaniepokojenie, reprezentuję interesy krajowskich przedsiębiorców, wyrażam sprzeciw wobec dalszego poszerzenia strefy prawnego parkowania ze względu na negatywne skutki, jakie może nam przynieść przedsiębiorcom miasta. Zwraca uwagę, to rozumiem, do prezydenta miasta i zwraca się o przygotowanie aktualnych i dokładnych realiów dotyczących zagadnień związanych z miejscami parkingowymi, uwzględniających interesy tak mieszkańców, jak i biznesu oraz rzeczywiste interesy miasta, w tym obliczenie wpływów do kasy miasta po rozszerzeniu strefy prawnego parkowania oraz potencjalnych strat finansowych miasta w przypadku, gdy firmy muszą będą przenosić działalność poza strefą, a w konsekwencji być może poza granicę Krakowa. Dopiero takie analizy powinny stać się przekonaniem porozumienia podstawą do dalszych konsultacji na temat ewentualnego rozszerzenia strefy parkowania bądź opracowania innych rozwiązań mających na celu zapewnienie optymalnej ilości miejsc parkingowych. Porozumienie też zwraca się do prezydenta,
przedstawienie koncepcji mającej na celu rozwiązanie kwestii związanych z zapewnieniem należytej ilości miejsc parkingowych w Krakowie. Członkowie porozumienia wyrażają gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących przygotowania takiej koncepcji. I wreszcie porozumienie wyraża głęboką obawę, że poszerzenie stref w proponowanym kształcie nie tylko nie rozwiąże problemy miasta, ale znacznie utrudni prowadzenie działalności gospodarczej krakowskich przedsiębiorców i zmusi ich do migracji poza tereny miejskie. Przyczyniłoby się to nie tylko do pogorszenia sytuacji finansowej miasta, ale także do pogorszenia jego wizerunku jako miasta sprzyjającego rozwoju przedsiębiorczości. Członkowie porozumienia wyrażają przekonanie, że dbając o interesy krakowskich przedsiębiorców, dbają także o interesy miasta i jego mieszkańców, że głos środowisk biznesu nie może być zatem pomijany przy ustalaniu spraw tak ważnych dla stref otwartego parkowania. W tym momencie wyczerpałem swoje obowiązki dotyczące odczytania stanowiska i teraz chciałbym zwrócić się do Państwa z kilkoma sprawami, które dotyczą tego, co tutaj dzisiaj zostało powiedziane. Oczywiście rozumiem argumenty urzędu, które dbając o wzrost dochodów, myśli również o poszerzeniu strefy, która może przynieść wzrost tych dochodów. Rozumiem również zainteresowanie i lobbying dzielnic, które są zainteresowane tym, aby poszerzyć strefę. Przedstawiciele dzielnic mogli powiedzieć, że wykazali się skutecznością i po prostu na prośbę niektórych mieszkańców załatwili coś, co się nazywa rozszerzeniem strefy. Ale chciałbym również powiedzieć o pewnych rzeczach praktycznych, które zostały powiedziane. Ślad za to uchwałą nie powstaje ani jedno miejsce dodatkowe parkingowe. Nie chodzi tu tylko o kosztowną realizację budowy parkingów podziemnych, ale również nie wybudowaliśmy w Krakowie ani jednego parkingu wielopoziomowego, który się często spotyka, licząc po wielu miastach Europy. W związku z tym, jeżeli stawia się z tego powodu taki argument, że wprowadzając strefę zapewnia się jednak to, że można stanąć i można miejsce parkingowe znaleźć, chciałbym Państwu przytoczyć argument z dnia wczorajszego, kiedy jeździłem ulicą Wałbrzyńca, Bojnica, czyli Gazową, robiąc 3 kółeczka, żeby znaleźć miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania. Po prostu wprowadzenie strefy nie zapewnia miejsc parkingowych i chciałem to bardzo dobitnie powiedzieć, przerabiam to codziennie. Argument, który padał na komisji, że przecież wprowadzisz sobie strefę dla Józefitów, będziesz miał możliwość dojechania do banku. Dojechania do banku na Józefińskiej ulicy, nie Józefitów, tylko na Józefińskiej, nie ma możliwości stanąć już tam od wielu, wielu lat. I wprowadzenie strefy też tego nie zmieni. Także argumenty, które Państwo tu czasem mówicie, że jak się strefa, to będą miejsca, ja przerabiam codziennie, nie są zasadne. Kolejna sprawa, którą chciałbym Państwu powiedzieć i też nie zwracamy na to uwagę, wprowadzając opłatę, nieważne czy ona będzie 50 zł wynosiła, czy 100 zł dla przedsiębiorców, wprowadzamy 27 podatek, który przedsiębiorcy będą płacić. Jest to 27 obciążenie dla prowadzącego działalność gospodarczą. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dziś ktoś, kto wyprowadzi działalność gospodarczą, ma tyle obciążeń, ale jest to 27 podatek. Padają argumenty, proszę Państwa, wśród tych, z którymi rozmawiam, że my popieramy supermarket. Ja pytam, w jaki sposób popieramy supermarket? Albo odpowiedź jest bardzo prosta. Zobacz, jak powstają wokół Krakowa, ale już wewnątrz Krakowa różne galerie supermarkety w odległości kilkuset metrów od rynku krakowskiego. Ja mówię na przykład, powiedz. Mówi, no proszę bardzo, noc w galerii krakowskiej powoduje zablokowanie połowy Krakowa. I czy wy zwracacie na to uwagę? No, faktycznie tak jest, że wystarczy, że galeria krakowska położona kilkaset metrów od rynku krakowskiego powoduje zablokowanie nawet do godziny 22 możliwości przejechania w tych okolicach, bo po prostu jest blokada. Tak dużo ludzi chce dojechać i zaparkować. W związku z tym ta jak gdyby sugestia, która się pojawia w rozmowach, która tutaj nie została wzięta pod uwagę, rzeczywiście jest sugestią poważną, ponieważ rzeczywiście buduje się w Krakowie bardzo dużo supermarketów, czy to Auchan, który będzie bardzo dużą inwestycją, czy to z drugiej strony boku Waleńskim powstające nowe makro i tak dalej, no zresztą nie ma co wymieniać. Z kolei mali przedsiębiorcy to widzą i mówią tak, nigdy nie wytrzymamy konkurencji z nimi, bo oni mają zapewnione miejsce parkingowe i tam zawsze pojedzie, bo ma po prostu możliwość dużej
do PRM-u, bo ich stać na to, bo są duże. Także wyważenie, proszę Państwa, wyważenie tych relacji między tym małym a tym wielkim biznesem jest bardzo, bardzo trudne i tutaj rzeczywiście trzeba by poświęcić jakąś pracę naukową na ten temat, bo ja nie poczułem się do tego, że jestem w stanie powiedzieć Państwu, że to jest bardzo dobre, a to jest złe. Uważam, że tutaj wyważenie w Krakowie relacji między dużymi galeriami a małymi się zachwiane i z tego tytułu już bym zmierzał do końca i z tego tytułu należy poświęcić temu więcej czasu. I jeszcze jeden, proszę Państwa, moment, który chciałem zwrócić uwagę. Nie ma badań, które mówią o tym, że wpływ strefy albo wpływ prowadzenia parku kulturowego przyczynił się do zmniejszenia rozwoju przedsiębiorczości albo do zwiększenia. Na moją interpelację w tej sprawie dostałem właśnie taką odpowiedź, że nie ma, nie prowadzi się takiej takich badań. No należałoby te badania zrobić. Chcąc prowadzić strefę, musimy wiedzieć, co się na tym kryje. Nie mając tych badań, rzucamy się tak, a jak będzie porzucenie, zobaczymy. Tak nie może być. Dalej, proszę Państwa, ostatnia moja prośba, którą chciałem poruszyć w tym swoim wystąpieniu. Powinniśmy wprowadzić pewien obszar na próbę. Na przykład po górze chcę bardzo, żeby był ten obszar. Wprowadźmy tam pewien obszar w okolicy Starego Podgórza. Zobaczmy, co się będzie działo, ponieważ zwracam na to bardzo mocną uwagę, że wyciszenie miasta, a wprowadzenie strefy to jest właśnie wyciszenie miasta, może doprowadzić do pewnej stagnacji miasta, rozwoju jego, a na pewno nic z nas by tego nie chciał. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że Państwo radni będziecie szanować czas, więc bardzo się minut, Janusz. Ja bym chciał, żebyście się ograniczali. Tam mamy 5 minut i to jest głos Pan. Panie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja rozumiem oczekiwania mieszkańców, bo każdy z nas chce objąć święty spokój wokół swojego bloku na miejsce parkingowe. Ale jeżeli będziemy szli tą drogą, to nie wiem, co w Kraków trzeba będzie zrobić strefę parkingową, dlatego że dzisiaj już mieszkańcy Krakowa twierdzą, że oni mają gdzie parkować, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają do Krakowa, zostawiają oni samochody, przysiadają się na prawo. Mieszkańcy, którzy do siebie na obozie, już powoli zostają, że nie mają gdzie parkować, bo powoli ten problem się zatrzymania, albo trzeba prowadzić szlabany, zamykać osiedla, albo prowadzić strefę. Czy to jest wyjście? No podejrzewam, że nie. Ja nie będę tu przytaczał argumentów tego typu w Parlamentu Wojtowym, czy w Parlamentie Fajnym, o przedsiębiorcach z Kazimierza, którzy twierdzą, że wprowadzenie strefy spowodowało odpływ klientów, że spadek obrotów. Ja rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami z Podgórza, którzy twierdzą, że jeżeli zostanie to wprowadzona strefa na płoty oparkowania, to może ten sam fund się przeniosą gdzie indziej. A wręcz nawet tacy, którzy mówią, że w takim razie nie będą w ogóle płacili już podatków w Krakowie, tylko będą płacili tam, gdzie mieszkają, w Krakowie, tylko będą interesy prowadzili. I jeżeli jeszcze da się te interesy prowadzić. Żeby nie przedłużać, ja mam tylko takie pytanie, jaki będzie koszt prowadzenia rozszerzenia tej strefy? Będą mnie kosztowały nowe parkomaty i cała... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani prezes. Pozwolę sobie zatem trochę o historię. Otóż, jeżeli Państwo mówicie hipotetycznie o tym, co się stało, gdy wprowadzono strefę, to ja wiem, co się stało, jak wprowadzono strefę. Mówię tutaj o obszarze przy Dworcu Głównym, gdzie jest Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie ludzie zostawiali na cały tydzień samochody, gdzie mieszkańcy w ogóle nie mieli szans zaparkować. Po wprowadzeniu strefy można podjechać pod dworzec i wysadzić podróżnego. Jako studenci nie parkują, bo może ich na to nie stać. Natomiast nie sądzę, żeby jakikolwiek pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego z tego tytułu zmienił pracę. Po prostu tego nie sądzę, o tym nie sądzę. Natomiast powiem jeszcze też coś innego, kiedy będę mówiła o wprowadzeniu strefy, prosiła o rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Otóż parę lat temu była dość duża awantura z kupcami z Podhali Targowej,
parkingu podziemnego, ponieważ obawiali się, że jeżeli się zgodzą odejść na parę lat z tego miejsca, to potem nigdy już nie wrócą na to miejsce. Dzisiaj oni mówią w ten sposób, że są za tym, żeby tą strefę na, w okolicach Parku Narodowego, że w górze prowadzić, bo ubywają klientów. Po prostu nie ma mało kto przyjeżdża, bo nie ma gdzie zaparkować. I to jest argument, który jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jest do dyskusji. Ja będę mówiła, powiem jeszcze na wstępie o tym, że mieszkam na Osiedlu Oficerskim, że za chwilę będzie zlikwidowane parkowanie na Mowińskiej, że codziennie przemieszczam się i parkuję na Probodrze. Nie udaje mi się nigdy zaparkować ani na Kazimierza, ani na Mazowieckiej. Dobrze, że mój przedsiębiorca akurat nie wynajmuje jakiś tam teren do parkowania, bo tak bym po prostu nie miał szans na Wrocławskiej to samo. Więc nie mówmy, że jest tak łatwo z tym parkowaniem na tych ulicach. I jeszcze inna rzecz, jeżeli chcę zaparkować blisko alej, to na pewno nie parkuję po stronie tam, powiedzmy sobie, o tą stronę właśnie Krowoczy, tylko jednak od strony Śródmieścia, bo pomimo wszystko zawsze to miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania się znajdzie. Teraz tak. Ja powiedziałam już na Komisji Infrastruktury, że ja głos dzielnic szanuję, może dlatego, że kiedyś byłam przewodniczącą dzielnicy i jednak mieszkańcy najczęściej przychodzą właśnie do dzielnicy i tam starają się, może wymusić, ale w każdym bądź razie starają się przekazać swoje bolączki, a także ci radni dzielnicowi częściej może są bliżej tych mieszkańców i bardziej ich argumenty rozumieją. Dlatego chciałabym powiedzieć o tym, że rzeczywiście trzy dzielnice podjęły uchwałę o rozszerzeniu strefy pod Burzę, Zwierzyniec, Brzeguszki, ale czwarta dzielnica podjęła uchwałę o ograniczonym parkowaniu. Proboszcz nie powiedziała, że nie chce nic zrobić z parkowaniem. Ona też chce uporządkować to parkowanie, tylko w inny sposób. Tak więc jeżeli tutaj mówimy, że trzy dzielnice się wypowiedziały, to nie, wypowiedziały się według mnie cztery dzielnice, wszystkie te, gdzie to parkowanie jest proponowane. Proszę Państwa, ja będę mówiła oczywiście o Grzybuszkach, bo stamtąd jestem i tam i problemy na przykład Podwórza czy mimo wszystko Zwierzyńca, Krowoczy są mi mniej znane, w związku z tym będę mówiła o swoim terenie. Na tym terenie, gdzie Grzybusze, chociaż może to ta nazwa nie jest taka bardzo precyzyjna, są tak szpitale, są sądy, są dwa urzędy miasta Krakowa, są trzy uczelni. Przyjeżdża masy ludzi i trudno się, teraz trudno się powiedzieć mieszkańcom w ten sposób, kochani, wyprowadźcie się, bo nie ma już dla was miejsca. Mieszkańcy też co jakiś czas chcieliby znaleźć miejsce do parkowania. Strefa prawnego parkowania to przede wszystkim według mnie jednak zwiększa rotację. W związku z tym ci, którzy przyjeżdżają do urzędu, po prostu będą mogli zaparkować szybciej niż w tej chwili. Już zaraz kończę. Jeżeli chodzi natomiast o dużych przedsiębiorców, którzy tam są, to tak jak powiedziałam, szpitale, sądy, banki, urzędy, piwa, te zakłady na pewno nie stracą pracowników z tytułu rozszerzenia strefy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Włosław. Różne są zdania. Mieszkam daleko od strefy. Nie będę beneficjentem rozszerzenia strefy, bo na Polanę Żywiecką to myślę, że jeszcze dużo to nie dojdzie. Ale patrzę na to, z dystansem. Dystansem z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej strony osoby mieszkającej na peryferii. I patrzę na to w ten sposób, że i mnie, i moim pracownikom, i moim klientom o wiele
przyjechać i zapłacić nawet 3 czy 5 zł, ale mieć możliwość parkowania i krążyć kółko, palić benzynę czy ropę i nie móc zaparkować. Myślę, że też z tego punktu widzenia wychodzą władze wielu miast w Polsce i w Europie, rozszerzając strefy parkowania. To nie jest tylko kwestia Krakowa, ale wielu miast Polski i wielu miast zagranicznych, znaczy w całej Europie. Mówienie, że czekać na parkingi, na lepszy transport publiczny, to znaczy czekać na nigdy, dopóki nie zmienimy kolejności. Najpierw nie wprowadzimy rozszerzenia strefy, a potem będziemy patrzeć na efekty tego, bo to wtedy spowoduje większą atrakcyjność budowy parkingu, także komercyjnie. Przesuwanie się strefy. Tak, znaczy ci, którzy jeżdżą po Europie, wiedzą, że strefa w Barcelonie dotyczy prawie peryferii. Ci, którzy jeżdżą byli w Monachium, też wiedzą, że wjechać można wszędzie, ale trzeba za to zapłacić. W Rzymie, praktycznie we wszystkich krajach, miastach Europy funkcjonuje rozszerzająca się strefa. To nawet na którymś widzieliśmy slajdzie, gdzie ta strefa w Barcelonie, to już naprawdę peryferia. Kwestia osobna to jest cena. Czy bilet dla przeabonamy, dla osoby mieszkającej ma kosztować 10 zł? Ale to jest inna kwestia. Czy komunikacja publiczna nie będzie w stanie przejść w tym obszarze? No tutaj widziałem dwie prezentacje, z jednej wynikało, że najbardziej będzie w stanie. Wydaje mi się, że będzie w stanie, bo generalnie tak, ten transport publiczny, szczególnie w centrum, jest mocno jakby rozbudowany. Przedsiębiorcy. Przestanowię, czy lepiej przedsiębiorcy jest, że klient dojedzie i zapłaci parę złotych, czy też lepiej, że będzie jeździć kółko. Nie przemawia do mnie informacja, że firma zmieni lokalizację ze względu na to, że pracownicy nie mogą zaparkować. No, przepraszam bardzo, jestem zarządzający dość sporą firmą i tego typu argument, no bym no, trochę wyśmiał, bo to jest problem pracownika, który jeździ albo transportem publicznym, albo wykupuje abonament, albo gdzieś tam parkuje. I to proszę no to myślę, że trzeba trochę, to akurat trochę poważniej potraktować. Ekologia. No tutaj mieliśmy porównania, które chyba nie kwestionują wpływu, negatywnego wpływu jazdy samochodami i emitowania różnego rodzaju spalin na to, co się dzieje. Oczywiście można powiedzieć, tu nie można powiedzieć, że ponieważ nie widać skutków wprowadzenia strefy, no bo rzeczywiście wierniki tego są nie w centrum, tylko w innych miejscach, no to na takiej samej zasadzie nie opłaca się likwidować pieców, no bo też nie widać skutków. No, ale to w ten sposób to przechodzimy do jakichś paradoksów, to znaczy piętrowe paradoksy tutaj. Przecież wydaje mi się, że powinniśmy stosować zasadę, która jest w całej Europie. Zasadę, która mówi, możesz wjechać, ale musisz za to zapłacić. Mieszkańcy oczywiście w tym płaceniu powinni mieć ulgi. Musimy się liczyć z tym, że strefa się będzie rozszerzać. Być może nie na moją Polanę Żywiecką, ale o wiele bardziej. No to jest pewna perspektywa, która idzie w całej Europie. Musimy popatrzeć na to, ja to kiedyś dałem taki przykład, czy my chcemy docelowo Kraków traktować jako takie miasto jak na przykład Monachium, czy Amsterdam, czy Lyon, czy chcemy traktować jako takie miasto jak Stambuł, czy Karacz. No, proszę Państwa, oczywiście można powiedzieć, że Kraków nie ma metra, oczywiście można powiedzieć, że Kraków nie ma parkingu, ale gdzieś kiedyś ten proces się zaczyna. Czyli gdzieś jest chaos i zarządzanie chaosem, który wygrywa mocniejszy ten, który ma więcej szczęścia, czy też stosuje się jakieś uporządkowane zasady. Podoba mi się podejście kompleksowe rozwiązanie, tylko ja słucham w tej kadencji o wielu kompleksowych rozwiązań, które tak naprawdę przede wszystkim odsuwają problem w czasie. Moim zdaniem, jeżeli chcemy czekać na kompleksowe rozwiązanie, to znaczy, że nie doczekamy się niczego i zarysuję to takim patrzem, że trzeba się dużo narobić, żeby niewiele zrobić. Żeby było, gdyby ta rada z tego była słynna. Nie znaczy tego, jaką decyzję podejmiemy, głosując na tym, moim zdaniem ta prędzej czy później my w Krakowie będziemy rozszerzać. To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu i tego, czy ta rada, czy też dopiero następna dojdzie do takiego, że tak powiem, rozumienia tych spraw, że będzie wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że ta rada wykaże się taką mądrością i że pójdziemy drogą, którą idą takie miasta jak Lyon czy Monachium, a nie takiej drogą, jaką idzie Stambuł czy Karacz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę zabrać głos pan Włodzimierz Piętrów. Panie Przewodniczący, Panie Radny. Ja zacznę od tego,
Co się stanie,
jaki pan prezydent wtedy wprowadzi zmiany, bo myślę, że jest jakaś przygotowana koncepcja, stawek na strefy poszczególne, czy to automatycznie będzie podwyżka, czy one będą zróżnicowane, czy strefa podwyżka będzie utrzymana w tych samych stanach. Bo jak rozumiem, cel oczywiście tej rezolucji skierowanej przez Radę Miasta Krakowa był taki, żeby był sens funkcjonowania miejsc parkingowych, tych, które mają zbudowane wyższe. Dziękuję. Dlaczego ty tu mówisz, że czas ubiegł? Nie powiedziałem ci, że ci wyłączam, czy zrobił, żeby się ograniczył. Bardzo proszę pana za to lekcję. Ja wiem, że temat bardzo, bardzo ważny. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada z ostatnich. Ja będę się starał nie powtarzać, chociaż miałem tematu dość sporo, ale moi przedmówcy, że tak powiem, ten temat wykorzystali bardzo dobrze. I cieszę się, drodzy Państwo, że ta dyskusja jest, bo to jest bardzo ważna dyskusja w tym temacie, tak jak ta dyskusja bardzo ważna o gospodarce odpadami komunalnymi. Myślę, że musimy wracać do nich, ale dzisiaj też ważna dyskusja na temat poszerzenia strefy płatnego parkowania. Drodzy Państwo, zapewne większość z nas pamięta, że w 2012 roku dyskutowaliśmy w tym temacie na Radzie. Dobrze, ta dyskusja, powtarzam, jest i należy wysłać głosów i radnych dzielnic, czterech, jak podkreśliła koleżanka Magda Basara, jak również jesteśmy po to, żeby zadbać i o miejsca parkowania dla naszych mieszkańców, jak również o czyste powietrze w naszym mieście Krakowie. I w tym czasieśmy rozmawiali tak, mówię się o strefie poszerzenia parkowania płatnego, ale była rozmowa w tym temacie, że tak, albo powołajmy najpierw spółkę, która się ma zająć parkowaniem, parkingami, budową i parkowaniem. Względnie budujmy parkingi na obrzeżach miasta, gdzie jeden już powstał w tej chwili, prawda? Ja tu mam akurat, że tak powiem, zarządzenie pana prezydenta z sierpnia 2012 roku, że przewiduje coś takiego od 2012 do 2022, że takich parkingów ma dość sporo powstać. To jest jedna sprawa, drodzy Państwo. Druga sprawa tak, możemy się na spokojnie zastanowić, czy poszerzenie tej strefy płatnego parkowania okaźnie się rozwiązało problem. Nie rozwiązało. Czy rozwiąże w tej chwili, jeżeli poszerzymy? No z większości wypowiedzi tu wynika, że też nie rozwiąże, bo będziemy poszerzać dalej, dalej i dalej. Może akurat jest racja w tym temacie to, co przewodniczący Komisji Infrastruktury przedstawiał, żeby częściowo przykładowo poszerzyć, czy robić taką strefę poborową. Mam to, żeby sami uczucie. Bo ja powiem, że budowa parkingu, gdzie mamy środek planowany w tej chwili budowy parkingów podziemnych, pewnie by sprawę rozwiązała. Jeżeli poszerzymy strefę, jak rozumiem, parkingu parkowania, a teraz będziemy budować parking, to boję się, że pewnie w tych parkingach wielopoziomowych nikt nie będzie parkował, no bo to jest dość drogi na dzień dzisiejszy. Powiem na końcu tak. Moim zdaniem, jeszcze raz powiem, dobrze, że dyskutujemy i mam nadzieję, panie prezydencie, że wypracujemy takie stanowisko, że nasi mieszkańcy, nasi wyborcy będą z tego zadowoleni. Ale bardzo proszę ludzi w tym kierunku, żeby jednak budowa parkingu w mieście wielopoziomowym, jak również parkingów na wjazdach do miasta. Tańsza komunikacja, efekowska, a wtedy się zwiększy ilość pasażerów, czy potok pasażerów, jak mówimy to popularnie, w związku z tym też korzyści będą do dużego miasta. Na dzień dzisiejszy w tej strefie poszerzenia parkowania, jak wiemy, to do budżetu miasta płyną bardzo ważne środki, dlatego ja bym bardzo prosił w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Jerzy Soń. Ja zawsze krótko, bo czy wiesz, że się mówi to, że słuchacze nie mam tutaj. Pierwsza sprawa do pana przewodniczącego Kościół-Realnego. Polany Szywiecki możemy punktową strefę parkowania zrobić i wtedy może być tak, że pan przewodniczący będzie zostawiał zamiast na Polanie Szywiecki to w Żywcu samochód, to najbliżej. Ale podzielę się informacją, którą wczoraj jeden ze znajomych mi opowiedział dotyczący parkowania. Otóż opowiadał, że on czy tam, którzy mu znajomy, był w małym miasteczku, gdzieś kurort narciarski, coś takiego. I tam dojeżdżał się tylko do parkingów, które były wkoło tego miasteczka, tak? I co się działo dalej?
Otóż później, nie wiem, miasteczko pewnie czy to, ta gmina, ten klient dostawał taczki. Dostawał taczki, które miały koła do płozy. I to, co miał w samochodzie, do tych taczek pakował, no i po prostu pchał to do pchany taczki, pchany do płozy. To nie wiem, to chyba za duże miasto, żeby to korzystali do tego. Taki pomysł też jest niestosowny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Stanisław Rakow. Panie Prezydencie, ja też jestem zwolennikiem, że na sprawę trzeba patrzeć kompleksowo. Wydaje mi się, że miasto Kraków jest własnością wszystkich mieszkańców. Czy mieszkaniec Nowej Huty ma, czy powiedzmy Proboszyn, czy dalekiego Podgórza ma powiedzieć, że centrum miasta to nie jest jego własność? To nie jest jego własność. Jeżeli tak popatrzymy na sprawę, to powinien zapytać wszystkich mieszkańców, po prostu sumiennie zapytać, czy chcemy poszerzenia strefy. Dlatego rozwiązanie kompleksowe dla mnie jest zawsze istotne i od paru lat to powtarzam, że należy popatrzeć na cały Kraków, przygotować plan rozszerzenia, patrząc na ten cały Kraków, przyjąć taką uchwałę i powiedzieć, przepraszam, to będzie obowiązywało na przykład przez 5 lat. Nie będziemy zmieniać, zobaczymy jak to funkcjonuje, ale musi być zaciągnięta opinia wszystkich mieszkańców Krakowa. I powiem tak, że takie częściowe poszerzanie stref, to tak przepraszam, ale to wygląda mi w ten sposób, że mieszkańcy jednego rejonu podrzucają samochody mieszkańcom, sąsiadom obok rejonu. Proszę zobaczyć, ja oczywiście mogę powiedzieć, że jestem za poszerzeniem strefy na brzegu Szczera, ale proszę cię, zapytaliśmy mieszkańców Dąbia, co się wtedy stanie, prawda? Wszyscy z Grzegórza rzucą na Dąbie po prostu samochody. Więc jeżeli chcemy być uczciwi, to zapytajmy mieszkańców Dąbia. Tak samo jak już powtarzam rozwiązania, że jaka ogromna ilość samochodów pozostawia obywatele spoza Morza Krakowa, pozostawiają na terenie Starej Huty. Po prostu jest to już teraz nagminne. Rejestracje sandomieckie, proszowickie, samochody zostawiają w obrębie Starej Huty i przesiadają się po prostu na tramwaj, albo do centrum tramwaju. Tak jak powiedzmy potem jeden. Więc w moim przekonaniu o wiele trudniej jest znaleźć dzisiaj miejsce w obrębie Starej Huty, żeby zatrzymać samochód, nawet niż centrum. I powiem na koniec jedną rzecz z doświadczenia. 7-8 lat pracuję na ulicy Gambarskiej i obserwowałem i obserwuję przed wprowadzeniem strefy i teraz. Tak jak jeździłem 5 razy w kółko przed wprowadzeniem strefy, żeby zastawić samochód na ulicy Gambarskiej przed wprowadzeniem strefy i jeździłem Gambarska, Kamelicka, oczywiście Batowego Łobzowska i tak jeździłem 5 razy, i teraz jeżdżę również 5 razy. Nikt mi nie powie, że wprowadzenie strefy na Gambarskiej wyzwoliło miejsce wolne. Nie. Co się tego Państwa zmieniło? W miejscach płatnego parkingu pojawiły się lepsze samochody. Po prostu lepsze samochody. Zniknęły samochody ludzi biedniejszych, bo ich na przykład nie stać na zapłacenie określonej kwoty. Natomiast na ulicy Gambarskiej stoją piękne limuzyny, bo kogoś może stać nawet zapłacić 20-30 zł na miejscu postojowym. Reasumując, chciałbym, oczywiście nie negując jakby poszerzania stref, to chciałbym, żebyśmy popatrzyli kompleksowo i zapytali mieszkańców po prostu i dlatego mam taki prosty wniosek. Jeżeli wszyscy uznamy, że strefa jest, poszerzanie strefy jest czymś właściwym, no to bardzo proszę, to poszerzajmy od ulicy Piastowskiej począwszy przez Królowe Jadwigi, możemy po prostu iść cięciem Józefa, możemy po prostu poszerzać aż do torów kolejowych na Dąbiu, prawda? Poszerzmy jednorazowo, jeżeli to uznamy za właściwe, ale róbmy takich poszerzeń cząstkowych, bo one, tak jak powiedziałem, jest to podrzucenie samochodu sąsiada drugiemu sąsiadowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę zabranie głosu pan Sławomir Daszkiewicz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja muszę powiedzieć, że przyszedłem tu na ewolucję, ponieważ kilka tygodni temu, czy miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy na temat płatnego parkowania, byłem zdecydowanie przeciwny, ponieważ zdarza się pytanie, ile my możemy spowodować ludziom utrudnień w życiu, spowodować dodatkowych wydatków. Jakich dla mężczyzn, które zajmujemy, że te rozwiązania, które faktycznie zmieniają
parkingowe. Niemniej jednak od tego czasu zmieniłem stanowisko z tego powodu, że przyszedłem bardzo głęboko w analizę tego. To znaczy zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy praktycznie prowadzą ten biznes w Szumowicy Kalaryjskiej, w Podgórzu, którzy dotykają ten problem codziennie. I jak oni to widzą, jak oni to oceniają. Zacząłem bardzo precyzyjnie też na tym wszystkim zastanawiać. I tutaj dużo mówić. Zgadzam się ze wszystkimi argumentami, które zostały powiedziane. Jedyne, co się nasuwa, to jest kwestia tego, jaką listę priorytetów powinniśmy uznać. I w pierwszej kolejności oczywiście od samego mieszania chyba nie jest słodsza. Niemniej jednak, co tutaj dużo mówić, strefa pakowania wymusiła tych przeorganizacji. To jest w wielu miejscach jasne i zauważalne. Pewnie są niektóre ulice, które wciąż mają dużą wartość, ale w znacznym mierze rotacyjność jest o wiele większa. Po drugie, to jest kwestia dotycząca systemu parkowania i ilości miejsc parkingowych. I to jest faktycznie duża rzecz, którą trzeba rozwiązać. Ja bym proponował, żebyśmy powołali zespół rady, który pewnie większość tych rzeczy już przepracował, prezydenta, i wypracowali system, po pierwsze, faktycznie mapę drogową w zakresie planowania WPR-u i działań, które są niezbędne do podjęcia. Pojawiały się spółki partnerzowe, żebyśmy to przeanalizowali, zrozumieli i ustalili mapę drogową postępowania. Po drugie, zaplanowali to wydatki. Po trzecie, zbudowali taką sensowną linię informacyjną, kampanię informacyjną. To niemożliwe, jedno czego brakuje do informacji. Ponieważ większość przedsiębiorców narzeka na to, że straciła pieniądze przez to, że parkują w tej chwili samochody, na przykład w rejonie kawalerskim, cały dzień ludzie przechodzą po prostu na podwórze czy w prawie. I klienci nie mogą zaparkować tak czy inaczej. I również ta sama uczniowie w jakiś sposób widzi, że będą dla nich stałe koszty podejrzenia jako do pracy, ich pracownicy również pewnie jakieś koszty się z tego pojawią. Więc tych dylematów jest wiele, ale jednym z największych obaw to jest kwestia zmian. I ludzie bardzo lubią zmieniać swoje przyzwyczajenia, ale niestety musimy zrobić ten ruch. Czyli w pierwszej kolejności przyjęliśmy niestety, że nie jest to doskonałe rozwiązanie, niemniej jednak reguluje te trzy elementy, prawie płynność rotacyjna w miejscu parkingowych. Po drugie, musimy zareagować poprzez uchwalanie tych stref, ponieważ ból został przesunięty faktycznie na ludzi, którzy w tej chwili tracą możliwość normalnego funkcjonowania. I trzecie, równocześnie zadanie jest stworzymy zespół, który wypracuje te priorytety, zrobimy z tego mapę drogową, ujmiemy to w budżecie w WPF-ie na najbliższe lata i zrobimy pewną analizę tych sytuacji z kampanią informacyjną, tak żeby te dyskusje na sesji Rady Miasta też były coraz bardziej merytoryczne i świadomość problemu jeszcze większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dostęp do urzędów i atrakcji również turystycznych i infrastruktury miasta.
budowanie, że tak powiem, stref własnego opartowania się. Jak pokazują badania z całego świata, wymuszanie rotacji w centrum miasta wychodzi przeciwko tym naszym chwicom. Owszem, wychodzi się. Tak się dzieje w Barcelonie, w Rzymie, tak się dzieje też w Krakowie, panie Stanisławie, bo gdyby dzisiaj zdjąć ten prawnego dokonania Dzielnicy Łodzowskiej, to sytuacja by się nie poprawiła z całą pewnością. I teraz warto, żeby się to ruszyło. Bo to, że pan 5 razy jeździ dzisiaj, szukając miejsca, nie wynika z tego, że strefę pan wprowadzał, to po prostu ludzie więcej samochodów. Więc wprowadzanie takich stref wychodzi na przeciw naszym potrzebom. Ale powinniśmy wprowadzać te strefy synchronicznie, w synergii z innymi działaniami strategicznymi. To nie może być gaszenie pożaru poprzez zalewanie benzyny. Mamy problem, to poważnie reagujemy. To nie może być tak, że liczymy firmy poznańskie czy inne, robiąc budynek na terenie miasta, nie rezygnując z wpływu. I z wpływu tak naprawdę na zachowanie mieszkańców dużo mniejsze. I teraz nawiązuję do pierwszej części mojego wystąpienia. Ja jako mieszkaniec odległego, cichego, spokojnego osiedla Krakowa, że tak powiem, generuję ruch w centrum, zajmuję miejsca bankowego w centrum. Zwiększam poziom pyłu zawieszonego w powietrzu. Emituję dodatek azotu, gwarantuję państwo i składam tutaj publicznie obietnicę. I powstanie przystanek w ramach szybkiej kolejnej rekomendacji, to strzelę sobie w łeb prędzej, zanim skorzystam z samochodu, przyjeżdżając, pan panu się cieszy, że sobie jak strzelę. Byłbym końcowym idiotą, gdybym przyjeżdżał tutaj przez 35 minut na sesję do miasta, a nie skorzystał z 15-minutowej trasy autobusu, też od 5 minut w Polsce. Wybudujmy parking w systemie pana parkingowej. I tutaj do pana radnego się zwracam, Sikorskiego, że owszem, ilość miejsc na parkingach konsumuje ledwie 1% osób jeżdżających do Krakowa, ale to są to jest mniej części tranzyt. Odnosimy się do tych, którzy tutaj parkują. Ta ilość miejsc parkingowych, na tych 6 czy 20 parkingach w systemie parkingowej, na końcówkach linii komunikacyjnych, SKA, czy też szybkiego tramwaju, tylko są to tramwaju. Zdecydowanie odciąży, tak jak to się dzieje w Europie na świecie. Jeszcze raz, strona publicznej deklaracji, że tylko nie będę korzystał z samochodu przyjeżdżając na sesję, nie tylko, ale sprzedam ten samochód, żeby móc przyjechać nareszcie do centrum miasta i nareszcie się napić wina z klientem czy piwa z kolegą. Czego się nie będę zrobić. Dziękuję panu radnemu Szymańskiemu, deklaracja całkiem słuszna. Zapraszam serdecznie pana radnego Andrzeja Kabra. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przysłuchuję się tej dyskusji i bardzo ciekawe są głosy wielu moich przedmówców mówiące o tym, przyjmijmy jakiś kompleksowy program, przyjmijmy jakąś kompleksową politykę, działajmy w sposób kompleksowy. Wszystko fajnie, tylko proszę państwa, niecały rok temu przyjęliśmy program polityki parkingowej Rady Miasta Krakowa. My, radni Miasta Krakowa, za tym programem głosowaliśmy. To wszystko, o czym państwo w tej chwili postulują, albo bardzo wiele z tych rzeczy w tym programie się znajduje. Czyli nie mówmy na dzień dzisiejszy, że zróbmy coś kompleksowego, przyjmijmy jakiś kompleksowy program, bo my ten program już przyjęliśmy. My teraz zacznijmy go realizować. Po prostu. Proszę państwa, rozszerzenie stref, powstanie stref buforowych jest jedną z części tego programu. Także może skończmy debatować, że coś zrobimy, a zacznijmy wreszcie robić. To tak ogólnie. Odpowiadając jeszcze jednemu z moich przedmówców mówiących, że nie może znaleźć miejsca przy Garbackiej, Karmeckiej, Łobzowskiej,
czy ja mam wyjątkowe szczęście, czy pan radny ma wyjątkowego pecha, ale ja mówię, jakie są fakty. Odpowiadając tym, którzy apelują o budowę parkingu, bardzo dobrze, budujmy parkingi w systemie Parkingdaj, budujmy parkingi w centrum, to proszę państwa, te parkingi nie powstaną nigdy, jeżeli nie będzie strefy. Z bardzo prostego ekonomicznego punktu widzenia. Został wybudowany parking niedaleko centrum przy placu na Groblach, stoi pusty. Dlaczego? Dlatego, bo godzina parkowania na tym parkingu, nie wiem jak w tej chwili, ale z tego czasu kosztowała 7 zł, a godzina parkowania na ulicy kosztowała 3. No przecież ktoś musiałby być za przeproszeniem idiotą, żeby budować parking, który z góry będzie nierentowny. A będzie nierentowny do momentu, dopóki parkowanie na ulicach będzie za darmo. Proszę państwa, w wielu europejskich miastach mówi się tutaj, że w pewnym momencie strefa obejmie cały Kraków. Tak, najprawdopodobniej tak się prędzej czy później stanie, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak się dzieje w takich miastach jak Budapeszt, tak się dzieje w takich miastach jak na przykład Berlin. Ba, powiem więcej, w wielu europejskich miastach już nie tylko strefa jest pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu z wjazdem do centrum, ale też opłaty, które miasta pobierają za luksus wjechania do centrum. I prędzej czy później się to komukolwiek na tej sali podoba, czy nie, ten problem stanie i u nas. Tylko pytanie, czy tym problemem zajmie się rada obecnej kadencji, czy przyszłej, czy jeszcze następnej. Ale prędzej czy później tym problemem, zdajmy sobie wszyscy sprawę, będziemy się musieli zająć, bo nie będzie ku temu alternatywy. Proszę państwa, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Mamy warunki takie, jakie mamy i albo będziemy się próbowali dostosować do tych warunków, albo będziemy uciekali od odpowiedzialności, uciekali od podjęcia decyzji, motywując to przeróżnymi sposobami, przeróżnymi argumentami. Proszę państwa, skupię się teraz przez chwilę na obszarze Krakowa, który mieszkańcy szczególnie leżą mi na sercu. Wszyscy mieszkańcy Krakowa leżą mi na sercu, ale ze względu na to, że jest to mój okręg wyborczy, to ci mieszkańcy szczególnie, czyli na Zwierzyńcu. Proponuję przeciwnikom rozszerzenia strefy na ten obszar przespacerować się po Zwierzyńcu w jakiejkolwiek dowolnej porze dnia, byle przed godziną 18-19. Zobaczycie państwo, ile samochodów Krakowian tam stoi, a ile samochodów z obcymi rejestracjami. Stoją auta absolutnie z całej Polski, a przypominam państwu, że stamtąd na piechotę do rynku głównego idziemy około 10 minut. Nie spiesząc się, proszę państwa. My mówimy o rozszerzeniu strefy na Zabłociu, mówimy o rozszerzeniu strefy w Podgórzu. Ja się pytam, ile z Podgórza się idzie do rynku głównego na piechotę. Nikt nie będzie stawiał auta daleko od centrum, jak będzie musiał następnie godzinę maszerować na piechotę, albo przez godzinę jechać komunikacją miejską, nim dojdzie do celu swojej podróży. Ale wszyscy, którzy pracują w centrum, mają interesy takie czy inne w centrum, stawiają te auta na tyle blisko centrum, ale równocześnie za darmo i takim obszarem jest po prostu pusie Zwierzyński. Wystarczy przejść przez aleję kawałek jedną czy drugą ulicą, jesteśmy w rynku. Proszę państwa, odnosząc się jeszcze do tego, co tutaj było mówione o przedsiębiorcy. Rozmawiałem kilka razy z różnymi restauratorami na Kazimierzu, którzy również są przedsiębiorcami, twierdzą, że po wprowadzeniu strefy wzrosły im obroty około 30%. Czyli to nie jest tak, że wszystkim przedsiębiorcom się to nie podoba, są również przedsiębiorcy, którym się to podoba. Także myślę, że pewne argumenty używane tutaj w stosunku do przedsiębiorców, nie chcę użyć słowa demagogiczne, ale takie są. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego Wojtowicza. Panie przewodniczący, panie prezydencie, przepraszam, przypominam, że to teraz swoim raz pierwszym. Tak jest. Panie przewodniczący, kilka rzeczy, jeśli można prosić. Chciałem, że ponieważ ta moja wypowiedź w imieniu Komisji Infrastruktury była zajęła trochę czasu, w związku z tym może nie wszystkie rzeczy były dokładnie zrozumiane i prosiłbym tutaj, chciałbym kilka rzeczy wyjaśnić. Mianowicie, po pierwsze, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, to chcę jasno powiedzieć, że zwracam się do mojego kolegi radnego Pawła Ścigalskiego, który pokazywał zanieczyszczenie ze względu na komunikację. Ja też właśnie powiedziałem, że komunikacja jest jednym z tych elementów, które zanieczyszcza miasto. Natomiast pokazałem te dane, które mamy dzisiaj
dzielą, czyli to jest 16% komunikacji, a jeśli chodzi o dodanie gazetu, zresztą pan radny dokładnie to pokazał, tylko około 52%. Natomiast mówienie tylko o tych dzieci w piecach to jest jakby troszeczkę nie w porządku, bo te 48% to są całkiem inne źródła, czyli to jest też 50 na 50, ale jasno powiedział, że to zanieczyszczenie dzisiaj niewiele się zmniejszy ze względu na to, że mamy drogi transportowe. Jeżeli byśmy ograniczyli ruch w centrum miasta, to faktycznie wtedy to zanieczyszczenie byłoby dużo mniejsze. To jest to, o czym wspomniał pan Marcin Szymański. O tym także mówiłem, że jeżeli stworzymy alternatywę dla mieszkańców dzielnic odrzecznych, również dla osób przyjeżdżających z poza Krakowa, a chcemy być stolicą Małopolski, jesteśmy tą stolicą Małopolski, szczycimy się metropolią, w związku z tym fajnie też o tych pozostałych ludzi, to jasno też próbowałem, że jeżeli taki transport będzie, o którym wspomniał pan Marcin Szymański, ta kolej generacji, to jest inne rozwiązanie, które szybciej wywożą pasażerów do centrum, to ludzie sami zostawią te samochody. Naprawdę nie trzeba żadnych nakazów, ja o tym mówiłem. To jest jakby jedna rzecz bardzo istotna w mojej wypowiedzi. Co do parkingu na grobach, nie bardzo zrozumiałem odpowiedź pana radnego, pan Kajski, pan Andrzej. Mianowicie, no właśnie, to jest jakby przykład tego, że przy dzisiejszych opłatach, my dzisiaj nie zmienimy, ten parking nie funkcjonuje. Czyli budowanie kolejnego parkingu i prowadzenie strefy spowoduje, że właśnie będzie odwrotnie, czyli nie będzie klientów. Ale no tak się dzieje w tym. Jeżeli na przykład ustawodawca nie zmieni możliwości podnoszenia opłaty, a nie zmieni się, w związku z tym będą takie stawki, jakie będą. To są maksymalne stawki, jakie dzisiaj funkcjonują w kategoriach stawowych. I my więcej nie możemy zrobić. Nic. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym ten parking dzisiaj nie przynosi takiego życia, który powinien przynieść. Kolejny parking, dzisiaj wybudowany gdziekolwiek i prowadzenie z tymi samymi stawkami, będzie dokładnie odniesienie do parkingu na grobach. Gdyby była zmiana możliwości podniesienia ceny, wtedy zapewne byłoby to inaczej i tak się też wypowiada na świecie. Ale porównywanie też do wielu miast europejskich jest oczywiście słuszne, bo powinni się wzorować. Poprosiłbym też o to, żeby jednak patrzeć na specyfikę Krakowa, gdzie nie ma metra, w tych wielu miastach jest metro, gdzie nie ma obwodnicy, w tych wielu miastach jest obwodnica i po prostu to jak inaczej funkcjonuje. Jeżeli mówimy o porównaniu do innych miast, to musimy też patrzeć przez pryzmat tego, jak wygląda cała infrastruktura w tamtych miastach. Chciałbym jeszcze zapytać tutaj pana dyrektora, który przedstawił pana prezydenta, dlaczego ulica Powstania Warszawskiego jest połączona ze strefy? Dlaczego tam zarówno w jednej w ogóle nie jest wzięta pod uwagę? Dlaczego jest jakiś cel z tego, że ona nie jest objęta strefą w tym znaczeniu? Ja też nie tak chcę, jeżeli się mylę, to proszę mi to powiedzieć, bo ja w każdym z tych druków było tam połączenie ulicy Powstania. Jeżeli jest, to proszę o to, żeby ewentualnie powiedzieć, że ja się mylę w tym, co przedstawiam w projekcie. Także być może to jest jakiś błąd, ale albo ja to źle zrozumiałem. Już widzę, dziękuję bardzo. I taka rzecz, która jest istotna w tych kategoriach, o których wspomniałem odnośnie ruchu pasażerskiego. Otóż pan przewodniczący Koszmider zaczął powiedzieć, że ta komunikacja przyniesie tą ilość pasażerów w komunikacji wyżej, ja bym zostawił samochody. Ja tym powiedziałem, że takie badania są, ale podałem wyższy współczynnik i większą ilość niż podał pan radny Ścigalski, bo mówił o 35 tysiącach, jak mówiłem o 48 tysiącach, które są z badań, które powiedziałem, że to są badania ze świetnie statystycznie, na liniach, których na przykład ci są niedociążeni dzisiaj i liniach, które są przeciążone, no i świetnie wyszło tyle. Tu są wyniki, mogę to państwu odczytać, to są dokumenty, które są, że tak powiem, dostępne w Zygicie. W każdym razie są linie dzisiaj i najczęściej są to właśnie linie tam, gdzie przyjeżdżają ci mieszkańcy spoza Krakowa, z dzielnic odrzutek, dojeżdżają do Krakowa godzina 7, gdzie tego nie przyniosą tego ruchu. Ewentualnie trzeba byłoby zabezpieczyć tak obiecowo na tych liniach, żeby dowieźli mieszkańców do pracy na uczelni do szkoły. Dlatego też trzeba to bardzo dokładnie przyjąć. Kończąc, panie przewodniczący, przepraszam to, że chwilę przeciągnąłem. Uważam jednak, że jeżeli mamy świadomie podjąć decyzję co do przedsiębiorców i ewentualnych strat, a może poruszyć się ten wspomniał pan Andrzej Karolny, przedsiębiorców dużych, ewentualnie utraty wpływów z podatków, a może zysków, ja nie wiem, zanieczyszczeń, a może tego, że będzie czystsze wyższe, to powinniśmy jednak dostać dokładne analizy. Te wszystkie elementy powinny być dokładnie zbadane, a potem świadomie Rada Miasta razem z panem prezydentem na podstawie
kolejnych argumentów za koniecznością wprowadzenia stref. Jeszcze nie przychylam, mówił o nich szeroko pan radny Ścigalski. Uważam, że dla skutecznej walki ze smogiem nie ma w tej chwili innego rozwiązania. No, oczywiście musi być to rozwiązanie nie jedyne. Natomiast poza rozszerzeniem granic strefy chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt, ponieważ już przy dyskusjach, choć jestem radnym nowochódzkim, wielu radnych nowochódzkich tutaj wcześniej podawało się w zupełnie innym tonie, raczej mówiąc o swoich wyborcach. Do mnie przychodzili mieszkańcy tych stref, które w przyszłości miałyby być objęte płatnym parkowaniem. Zastanawiałem się, jak to będzie działało. I przede wszystkim były to osoby, które mają czasowe zameldowanie. Problem po zwiększeniu granic strefy będzie się nasilał, bo w pierwszej obwodnicy wynajem mieszkań jest zjawiskiem incydentalnym, o tyle w tej części, powiedzmy w okolicach alei, po drugiej stronie alei koło kina Piłce, ze względu na bliskość kampusów uniwersyteckich, przede wszystkim tam zameldowania czasowe, wynajem mieszkań jest zjawiskiem nadgminnym. Bardzo duża ilość mieszkań jest tam wynajmowana. Przez to na wiele lat nie są to osoby przypadkowe, tylko takie, które mają taką formę zamieszkiwania. Nie mają oficjalne umowy, ale zameldowanie czasowe ze względu na to, że na stałe nie zameldowuje kogoś, kto tylko wynajmuje mieszkanie. Te osoby byłyby poszkodowane, a jest to naprawdę spora grupa mieszkańców, którzy odwiedzali mnie poprzednim razem, gdy była dyskusja na ten temat. Dlatego apeluję o znalezienie dobrego rozwiązania dla tego problemu, podpowiadając, że oczywiście wprowadzenie możliwości wykupu abonamentu dla mieszkańców z czasowym zameldowaniem byłoby działaniem nierozsądnym, ponieważ otworzyłoby drogę do nadużyć. Natomiast myślę, że można by przyjąć taką zasadę, że na przykład osoba, która posługuje się legalną umową wynajmu mieszkania, zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, właściciel mieszkania odprowadza podatek, może przyjąć również jakiś cenzus czasowy, na przykład umowę powyżej 2 miesięcy, aby nie były to umowy krótkotrwałe. Powinna mieć takie samo uprawnienie do wykupu abonamentu, jak osoba zameldowana na stałe. Meldunek jest rzeczą przestarzałą, krótko mówiąc, i kierowanie się tym podziałem na stały, czasowy meldunek nie przystaje do dzisiejszych realiów, kiedy wiele osób przez dekady, lat nawet mieszka z zameldowaniem czasowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Mam jeszcze pan Botwin, tak? Bardzo proszę. Zapomniałem jedną rzecz, no ja jednak mimo wszystko uważam, że powinna powstać spółka miejska, która będzie tym zarządzała, te pieniądze powinny być po prostu w mieście. Następnie na przykład, tak sobie wyobrażam teoretycznie, że pracownicy takiej spółki miejskiej to mogli być osoby, które mają zadłużenia mieszkaniowe, mogą sobie elegancko po prostu odpracować takie zadłużenia, pracując na rzecz tej spółki miejskiej, czyli kontrolując po prostu sprawy. I to uważam, że zresztą ja jestem zwolennikiem i prowadzimy taki projekt uchwały kierunkowy do prezydenta, żeby to jednak po prostu spowodować. Ja powiem tylko tyle. Tu mnie kolega Bożniakiewicz właśnie jakby poparł w moją refleksję. Samochodów w ogrodzie, czy wprowadzili strefy, czy nie. Samochodów globalna ilość się nigdy nie zmienia po prostu. Te samochody ciągle będą. Bo to, że ja na przykład powiedzmy będę miał możliwość za 10 zł, to ja przepraszam, namykuję sobie jeszcze syna, prawda, córkę i będziemy mieli 3 samochody, oczywiście z różnicą odpłatności. Więc ta ilość samochodów pozostanie. A mówienie teraz, to chyba Państwo znają, czy Państwo mówią, że znają zakup, bo ja parę lat mieszkałem. Problem jest w czym innym. Tam mieszkańcy nie mają samochodów pod blokami, bo mają garaża. Tam większość samochodów stoi w centrach na garaża. W związku z tym ta rotacja dla zewnętrznych samochodów jest większa. Ale tutaj nie będzie większej samochodu. Ja się cieszę, że kolega po prostu ma możliwość na Garbarskie, a ja po prostu nie mam możliwości na przykład do zrobienia zakupu w sklepie budowlanym, ponieważ od razu wiem, że kolega stoi. Powiem jeszcze dalej. Ja naprawdę jestem bardzo poszczony, bo ja zapytam radnych, kto ma Państwa bilet po prostu. Ja nigdy nie jeżdżę samochodem do centrum, tylko jeżdżę zawsze po prostu komunikacją miejską i na temat komunikacji też chciałbym to rozmawiać. Po prostu jak w lecie można jechać na spotkanie z klientem w garniturze, w cisku, w
gorącu, prawda, jak się ma później komfort spotkania z takim klientem, więc to nie jest tak, jak Państwo mówią na zachodzie. Na zachodzie jeszcze w autobusie, gdzie jest 20 osób i każdy sobie siedzi, czyta gazetę, a u nas jest przepełnione tramwaje. Więc nie porównujmy stare, po prostu stare miast zachodnich, bo jak reasumując, tam są parkingi, tam nie ma samochodów generalnie prywatnych mieszkańców, ponieważ oni mają parkingi, bo mają drogie samochody. Dziękuję. Jeszcze mamy panią Małgorzatę Janko, bo nie widzę pana przewodniczącego Pilka, bardzo proszę. I jeszcze mam zgłoszenie spoza rady, ale to tak. To symboliczne chyba zakończenie dyskusji, to jest bardzo króciutko. Szanowni Państwo, my musimy pamiętać jeszcze o jednym aspekcie, to znaczy to musi być wpisane w działalność taką większą, szerszą. Mówię tutaj o biletach za NBK. Kiedy rozmawialiśmy o podwyżkach biletów, to było niewiele osób, które argumentowały to właśnie w ten sposób, że musi to być połączone naczynia i musi to być koncepcja wspólna. Ponieważ ludzi się zobliguje do tego, kiedy dysproporcja pomiędzy oparkowaniem a biletami komunikacji miejskiej będzie tak starząca i tak atrakcyjna, że wtedy po prostu ktoś zobliguje do wyboru jeżdżenia autobusem czy tramwajem, a nie parkowania. Proszę Państwa, jeżeli ja jadę na wykład i mam różnicę 40 groszy i tak się niekiedy zastanawiam, obywatelski obowiązek mówi jedź autobusem, a wygodnictwo mówi no 40 groszy i niestety wybieram tą różnicę minimalną i funduję sobie przyjazd własnym samochodem. W związku z tym musi to być również w tym aspekcie ten element rozpatrzony. I myślę, że w momencie, gdybyśmy wprowadzili tę ustawę, bo najprawdopodobniej ona będzie obejmowała w drugim rzędzie całe miasto, tak jak wiele miast europejskich, to musimy poprzeć o tym, że być może trzeba zaproponować obniżenie kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, bo one są w tej chwili naprawdę znaczące i wysokie. W związku z tym być może powinniśmy również w tym kontekście o tym pomyśleć, czy robimy globalną wersję objęcia całego miasta, ale w jaki sposób proponujemy rozwiązania alternatywne, bo inaczej no to skąd będzie to takie doraźne doklejanie poszczególnych elementów, co nie rozwiąże problemu. Chyba tyle, dziękuję. Dziękuję pani radny. Bardzo proszę, ale nie ma w tej chwili. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której wspominałem już w tej prezentacji na były głosy, które mówiły o tym, zadawane, czy chcemy, żeby klienci dojeżdżali, czy chcemy, żeby turyści dojeżdżali, czy chcemy, żeby przedsiębiorcy mieli coraz więcej klientów w swoich przedsiębiorstwach. Prosiłem o to, żeby zwrócić uwagę na to, co przedstawiali fachowcy. Oczywiście dalej są nieaktualne, nie wiem, czy dzisiaj to już nie jest zatłoczone, bo tutaj jest głos przeciwko drugiemu głosowi mówiący o tym, że można znaleźć miejsca, albo że nie można znaleźć na dzisiaj już obszarach, na których strefa obowiązuje. Pokazywałem w tej prezentacji, że dla samych mieszkańców niedługo zabraknie miejsc do parkowania. W związku z tym, jeżeli te dane są po części aktualne, powinny być dzisiaj aktualne, jeżeli tych samochodów ma przybywać, to za chwileczkę wszystkie te argumenty mówiące o tym, że będziemy mogli znaleźć tam miejsce do parkowania, że klienci do chwili będą mogli znaleźć miejsce do parkowania, będą nieprawdziwe. Czyli nie mamy dokładnej analizy mówiącej o tym, że ci ludzie znajdą tam miejsce i będzie im się łatwiej dostać do czynienia. Także to jest kolejna rzecz, która wymaga naprawdę dokładnego zbadania i przeanalizowania, bo te argumenty jakby nie potwierdzają się z badaniami, którzy zajmują się uspokojeniem ludzi czy komunikacją w centrum miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W ten sposób, jeszcze pan Andrzej Kawanek, tak? Drugie wystąpienie, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, ja przede wszystkim serdecznie przepraszam pana radnego Rafała za to, że mam szczęście, że już znajduje miejsce do parkowania, a on ma PH i nie może tego zrobić. Tylko, że ja nie zrozumiałem do końca, czy pan przewodniczący Rafał jeździ samochodem czy komunikacją miejską, bo z jednej wypowiedzi wynikało, że samochodem, a drugiej, że komunikacją miejską, także no nie wiem, nie zrozumiałem do końca, prosiłbym o wytłumaczenie. Ale tutaj któryś z moich poprzedników, moich kolegów konsultowałem do dogadania się po to, żeby uzyskać tańszy abonament parkingowy na mieszkańca. Przypomnę
przypominam Państwu, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami ten abonament wynosi 10 zł na pierwszy samochód i 10 zł na drugi samochód po rodzinie, a pozostałe są pełnopłatne i myślę, że tych zasad zmieniać nie będziemy. Także ja nie widzę problemu z numerem do odrywania się, bo po prostu nie ma sensu. I mówił tutaj też jeden z moich przedmówców o tym, że dopóki nie wzrosną opłaty w strefie, to budowa parkingu się nie będzie opłacała. Najprawdopodobniej tak będzie, tylko że również jako Rada Miasta przyjęliśmy rezolucję zmierzającą do tego, żeby nasz parlament umożliwił wzrost tych opłat i ja zakładam, że parlament się jednak do tego prędzej czy później przychyli. A dziś czy jutro parkingu w centrum budować nie będziemy, bo po prostu nie mamy za co. Także myślę, że nim, że tak powiem, ten problem zaistnieje, zostanie rozwiązana wysokość opłat. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze został pan radny Józef Kim. Panie przewodniczący, proszę uprzejmie, jeżeli pan zarodzie, to ostatnim dyskutantem z rady. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja króciutko może spróbuję podsumować. Jest część ludzi, którzy są za strefą, są ludzie, którzy strefy nie chcą, są wspaniałe projekty, które wykonane są, że trzeba budować parkingi, wszyscy jesteśmy za to, że chcemy budować, tylko nie mamy pieniędzy. I też to. A chcemy budować parking, będziemy budować parking, 3P. Tylko, że żadna instytucja nie chce podejmować 3P i budować tych parkingów, ale dalej chcemy budować parkingów. Jesteśmy za tym, że chcemy budować parkingów. I szanowni państwo, zapominacie, że jesteście radnymi miasta Krakowa wybierani przez mieszkańców. To im macie zabezpieczać rzeczy, aby mogli spokojnie zaparkować, aby mogli spokojnie do tych instytucji podjeżdżać. Janusz Kuchany, tych przedsiębiorców już nie ma, którzy tam byli pod górze i w tych innych dzielnicach, bo dlatego, że właśnie od lat nie było strefy parkingowej i od lat nauczyli się ludzie tam przyjeżdżać z rejonu Muszyn, Szczawnicy, gdzie pracują w Krakowie i parkują te samochody. A więc ich już tam nie ma, tych przedsiębiorców, o których ty mówisz. Są instytucje tylko te, które zmuszone są tam być, bo za dużo pieniędzy zainwestowały, a więc są. Więc umożliwi im poprzez tą strefę, aby mógł na to tam podjechać, zaparkować, załatwić sprawę i szybko odjechać. I nawet jak trzeba, to dużo zapraszać. Nie płaci ten, który chce tam zaparkować i chce sprawę załatwić. Natomiast spróbuj zaparkować przed sądem, czy przed tymi instytucjami tutaj, które w okolicach są miejskimi instytucjami. Nigdzie nie znajdziesz miejsca, oprócz tych parkingów, które sobie zrobiły instytucje prywatne i mają parkingi szczerzone, półszczerzone, takie, które tylko bilet oddają i 5 zł za godzinę, 10 zł za godzinę. Jestem za tym, abyśmy powołali taką instytucję miejską, która się zajmie parkingami, bo wtedy, co powiedział tu Bogusław Kośmider, przewodniczący, w całej Europie jest tak, że to gmina na tym zarabia, nie prywatna instytucja i będę wspierał, będę pomagał za tym, żeby to gmina dostawała za to pieniądze, a nie prywatne instytucje, które mają wdrażają ten projekt parkingu, które rozszerzone strefy. A więc jestem za tym i będę za tym, aby tą strefę rozszerzać, aby uporządkowywać czas. Pokazaliśmy, że potrafimy uporządkować reklamy. Pokazujemy teraz, że uporządkujemy mleczy. Pokazujemy teraz, że uporządkujemy parkingi. A więc do czego trzeba zacząć? Skoro podjęliśmy tą uchwałę, podjęliśmy się, że trzeba program realizować, to go realizujemy, a nie cofają się wstecz. Bo widzę, że cały czas mówimy tylko, jak tu będzie nam kolega przewodniczący infrastruktury przedstawiał projekty. Będziemy mówić cały czas, że mamy programy, a nie mamy pieniędzy. Miliard złotych kosztowały są nas dwa stadiony, 600 milionów będą nas kosztowały dwie hale widowiskowe, jedna widowiskowa, druga na centrum hala kongresowa, a więc
Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, dopuszczam do głosu reprezentanta. Ale pan tak powiedział dwa głosy, więc ja bardzo przepraszam, pan poseł to jest, bo już było bardzo do głosu. Pan radny z mocą coś przyciskał? Pan radny, bo jest pan... W związku z tym to uprzywilejowanie jest takie bardzo
Spółka Tyna Przedsiębiorców. Miałem dwa zakłady fotograficzne, jeden na Madeńskiego, drugi na Sławomieńskiego. Oba zlikwidowałem, dlatego że moi klienci nie mieli gdzie parkować. Szanowni Państwo, wy pytacie przedsiębiorców? Ja wam mówię, jestem przedsiębiorcą. Zlikwidowałem, dlatego to zakłady. I jestem za tym, żeby były w strefie z prostej przyczyny, że jest większa rotacja, w związku z tym większa szansa dostępu do firm, do tego, żeby turyści mogli zwiększyć na moment. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której by zapominali. Kto powiedział, szanowni Państwo, że pas musi przyjechać samochody do centrum? Naprawdę możemy wprowadzić program promocji w mieście, który będzie promował różne inne zachowania. Nie zapominajmy o tym, że istnieją zachowania, o których tylko wspomniano, czyli promowania, żeby mieszkańcy jednym samochodem jechali 3-4 osoby do pracy. Przecież to da się zrobić, wtedy nie będzie drogo i będą w stanie podołać temu obciążeniu. I nie wierzę też, że pracownicy, tak jak na Zwierzyńcu, trzech szkół, miasto projektu, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Warszawskiego, mamy zwolnić od pracy, dlatego że będą musieli zapłacić za ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedstawiciel projektodawcy, bardzo proszę, chcę zabrać głos do jadła. Pani dyrektor, przepraszam, Michał Polska, zapraszam serdecznie. Dobrze, tak, dobrze. Szanowni Państwo, ja naprawdę nie chcę powiedzieć, jak pan sprawodawca też Państwo powiedzieli tu wszystko. Poziom merytoryczny Państwa wypowiedzi był tak wysoki, że pragnę Państwu podziękować. Wprawdzie ja pojawiły się pewne wyjątki i tutaj jako ZIKIT muszę wyprostować pewną rzecz związaną z błędną interpretacją materiału przekazanego przez specjalistów z ZIKIT-u dotyczących wizualizacji programów limitu i ograniczeń dowodów pasażerskich. Nie mam tutaj pana radnego Wojtowicza, natomiast chciałam Państwa poinformować, że błędnie odczytał dane zawarte w tym materiale, gdyż one nie określały podaży, lecz popyt, czyli nie pokazywały, ile jeszcze jest miejsc wolnych w komunikacji miejskiej, które jak Państwo wiecie, ja na piśmie tu włożę. Więc ta wątpliwość dotycząca tego materiału, mam nadzieję, że jest już wyjaśniona. Natomiast bardzo krótko, też tak długa dyskusja już na pewno Państwa męczy, zwłaszcza, że statystycznie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę Państwa wypowiedzi, większość zdecydowana jest za, tylko wyjątki są przeciw, więc woli wyjaśnienia podam ewentualnie informacje dotyczące pytań szczegółowych, czyli pytanie, czy taniej byłoby przy użyciu starego systemu sprzedaży kartek przez pracownika, czy paponatów. Więc informuję, że koszt wtedy porównywalny w 2009 roku, kiedy kontrola sprzedaży odbywała się przy pomocy jednej z firm, która sprzedawała te kartki, to było około 300 tysięcy na miesiąc, natomiast ten sam obszar w przypadku zastosowania paponatów to jest koszt około 100 tysięcy na miesiąc. Więc widzimy tutaj, że pomimo wysokich kosztów zakupu tych automatów jest to o wiele bardziej dostępny model sprzedaży biletów. Jeżeli chodzi o opisanie całkowitego planu, ja tutaj bardzo się oczywiście zgadzam z tym, że wszystko powinno być wykonane precyzyjnie, kompleksowo i takie kompleksowe badania zostało zrobione, zostało przedstawione Państwu temu, o czym powiedział Pan Marlanek, czyli ten program parkingowy mamy, otwartą politykę parkingową, której jeszcze raz przypominam, że najważniejszym elementem komunikacji jest komunikacja zbiorowa, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej, o czym warto pamiętać przy uwzględnieniu budżetu. I następnie określiliśmy sobie program parkingowy, że tam musimy stworzyć, żeby poprawić organizację ruchu, to jednym z elementów jest parking, musimy wprowadzić kilka elementów wspólnie, żeby uzyskać efekt synergii, a nie Apollo, prawda, w związku z powyższym musimy zrobić parkingi, parkingi wielopoziomowe, wypożyczalnie rowerów, trasy rowerowe i rozszerzenie strefy wskazane obszar, który dzisiaj Państwu prezentujemy. Ja się cieszę, ponieważ to już trzeci raz mamy przyjemność na ten temat rozmawiać, gdyż jak Państwo pamiętacie, projekt był już procedowany, tutaj nie zmieniamy już nic więcej, oprócz właśnie dodatkowego elementu związanego z przedłużeniem zejścia w życie strefy, czyli proponowany przez następny, 1 lutego 2014. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, bezpośrednio proszę o pytania do siebie.
Instytutu Miasta Krakowa, określam terytoria poprawek na dzień 2 kwietnia 2013 godzina 15. I o... Tak. Rozumiem, że chodzi o poprawkę. Tak, to proszę bardzo, jest na trakcie. Nie, mam nadzieję, że nie. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, rozczaruję wszystkich, nie będę składał ani wniosku o powtórzenie dyskusji, ani o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Mój wniosek i prośba uzgodniona z przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej jest następujący, żeby ten termin poprawek był ustalony tak, żeby on nie kończył się zaraz po święta, czyli na przykład 3, 4 kwietnia, ale nie 2, bo to jest zaraz po święta, gdzie mi tak naprawdę dla niej również chcieliby odpocząć, mimo tego, że biorą uwagę, że się nie należy odpoczynać. Dziękuję. Było to w odpowiednim momencie, zatem wprowadzam termin wprowadzenia autoprawek na dzień 4 kwietnia, natomiast termin ostateczny zgłaszania poprawek na dzień 8 kwietnia, godzina 15. Rozumiem, że to opowiada i w tym momencie